Dynamo Tbilisi, Vålerenga Oslo, Lewadia Tallinn to jak na razie najbardziej wstydliwa lista pogromców piłkarzy Wisły Kraków w najnowszej historii występów Białej Gwiazdy w europejskich pucharach. Oby dzisiaj, drodzy Państwo, do tej listy nie dołączyła kolejna nazwa. Karabach Agdam, oby dzisiaj nie został napisany tutaj kolejny rozdział tej przykrej historii. Licząc na to, mówimy Państwu dzień dobry, dobry wieczór. Andrzej Iwan. Bożydar Iwanow, zmazać plamę z suchych stawów. To jest cel piłkarzy Wisły w tym rewanżowym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Gramy z trzecim zespołem Ligi Azerbejdżanu. Widzimy, co tutaj się w Baku dzieje. Komplet publiczności, ponad 30 tysięcy widzów. Już dawno nie było biletów na ten mecz. To jest ostatnia nadzieja Azerów na występy w czwartej rundzie europejskich pucharów, bo pozostałe kluby już z Europą się pożegnały. Tak więc dzisiaj, Andrzej, no cały kraj trzyma kciuki za piłkarzy z Karabachu. Do tego dochodzą te nacjonalistyczne sprawy, a więc wojna o Górny Karabach. To jest taki najbardziej popularny zespół w tym kraju. I widzimy, co tutaj się dzieje. 30 kilka stopni, gorąco, parno. No i w takich warunkach dzisiaj muszą ratować swój honor piłkarze Henryka Kasperczaka. Ale uważam, że jest to super sprawa dla chłopaków z Wisły, bo rzeczywiście atmosfera wielkiego meczu, czyli ta mobilizacja i nawet jeśli gdzieś tam słyszę pokątne uwagi piłkarzy, że nogi nie niosą i tak dalej, powinno ponieść tutaj serducho przede wszystkim. 13 meczów jak na razie polskich klubów z klubami z Azerbejdżanu. 9 zwycięstw, 2 remisy, 2 porażki i to obie porażki w tym roku. Najpierw Lecha Poznań u siebie, później właśnie Wisły Kraków z Karabachem, także na własnym stadionie. No to się dawno Wiśle nie zdarzyło, aby przegrać w europejskich pucharach. 4 lata temu Blackburn Rovers wywoziło punkty z Reymonta po błędzie wówczas Dariusza Dudki, a więc tej porażki mogło nie być. No dzisiaj sytuacja jest zupełnie inna. Trzeba tutaj walczyć o gole, trzeba walczyć o awans. No wszyscy wiemy, że potencjał drużyna Henryka Kasperczaka ma, szczególnie ten ofensywny, ale też widzieliśmy, że z tych nazwisk, z tych znakomitych graczy i środka pola i napastników sytuacji podbramkowych było niewiele w tym pierwszym spotkaniu. No do tego świetnie bronił numer jeden w reprezentacji Azerbejdżanu, jeżeli chodzi o pozycję bramkarza Farhad Valiyev. To musi być dzisiaj zupełnie inny zespół Białej Gwiazdy i na to liczymy. No myślę, że tak, że na pewno będzie inny, to nie da się ukryć. Atmosfera tego meczu, jeszcze raz chciałbym to podkreślić, będzie sprzyjała wielkiej mobilizacji Krakowian. Jest Andrzejs Rubins, wielokrotny reprezentant Łotwy, uczestnik Mistrzostw Europy w podstawowym składzie. Wydawało się, że ta kontuzja, którą odniósł przy suchych stawach, wykluczy go z tego dzisiejszego meczu, ale Rubins jest, no a to arbiter główny tej dzisiejszej konfrontacji. Obawiamy się nieco o tego pana w żółtej bluzie, Bülent Yildirim, a więc arbiter z Turcji. No wiemy, że tutaj udziałowcy, prezesi, wiceprezesi, wielu działaczy pochodzi z tego kraju, więc no wydaje się, że UEFA tutaj popełniła jednak błąd. Oby ten gentleman nie popełnił dzisiaj błędu przez 90 minut, a może ten mecz będzie trwał dłużej. Trener Gurbanow, kapitanowie obydwu zespołów, a więc Farhad Valiyev, Radosław Sobolewski. Czas na składy. Drużyna Wisły w bramce Jovanić. 7 Sobolewski, 8 Piotr Brożek, 9 Boguski, 13 Palisz, 15 Diaz, 16 Irsak, 19 Małecki, 22 Cikosz, 24 Kowalski i 79 Żurawski. O zmianach, jeżeli chodzi o to pierwsze spotkanie, już mówili nasi eksperci w studiu. Nie ma Bunozy, pauzuje za czerwoną kartkę. Nie ma także Klebera, Garguła został w Krakowie, kontuzja także Singlara. Tak więc no, sporo tych osłabień, jeżeli chodzi o drużynę Henryka Kasperczaka. Never change the winning team, tak Gurdan Gurbanow zadecydował, a więc dzisiaj identyczna jedenastka jak przed tygodniem tego oto byłego reprezentanta Azerbejdżanu. Tak więc w bramce Valiyev, w obronie od prawej Miedwiediew, Sadygow, dwóch reprezentantów Albanii, Teli i Agoli, dwóch defensywnych pomocników Abbasot i Rashad Sadygow, na skrzydłach Rubins i Ismailow, ofensywnym pomocnikiem będzie Gruzin Adamia i w ataku Valiyev. No a do tego jeszcze wspomnijmy Vugar Nadirov na ławce rezerwowych, ten, który zdobył przecież tę efektowną bramkę przed tygodniem, a także Imam Aliyev. Tak więc no, ma naprawdę kim tutaj straszyć zespół z miejscowości Agdam, no, także na ławce rezerwowych. Tutaj, no wiemy, Heniu Kasperczak zmienił skład w porównaniu do tego zwycięskiego z Szawlami i niestety nie wyszło to na dobre. I dlatego nie chce tego błędu popełnić trener Gurbanow.
Maciej Żurawski, niewykorzystany rzut karny w ostatniej minucie. 25 bramek w europejskich pucharach Żurawia. 23 dla Wisły. Dwa gole także dla drużyny Lecha Poznań. No powinien być ten 26 przed tygodniem. Może dzisiaj Żurawski zagra lepiej, ale jak będzie się czuł w parze z Rafałem Boguskim z przodu, czy też może Patryk Małecki będzie częściej wspierał byłego kapitana reprezentacji Polski. Zobaczymy. Wszystko już gotowe. Gorąca atmosfera dzisiaj na stadionie w Baku, bo jak wiemy, obieg Wagdam nie spełnia wymogów UEFA, tylko 2000 miejsc, tak więc tutaj, gdzie Lech pokonał Inter Baku, gra teraz Wisła, oby z podobnym skutkiem. Cikosz już naciskany przez Rubinsa. Na czerwono oczywiście zespół wicemistrza Polski w jednolitych czarnych strojach Karabach. Tak, od razu pokazują Azerowi, że nie będą tutaj myśleli o obronie tego wyniku, który uzyskali w Krakowie. Sobolewski do Małeckiego. Dobrą zmianę dał Mały w Krakowie. On wywalczył ten rzut karny i też dzięki temu odzyskał miejsce w podstawowym składzie. Ale dobrze wprowadził się od razu w ten mecz. On rozpoczął tę akcję na własnym przedpolu, można powiedzieć. Po kilkudziesięciometrowym rajdzie rozegrał jeszcze klepkę z Żurawiem. Dobra akcja z rożu. Dragan Palić. Średni występ przed tygodniem, ale też kiedy nie ma garduły. On bije rzuty wolne, rzuty rożne, lewą nogą, więc jest serb potrzebny. Palić. No, będzie tutaj ciężko komuś wygrać pojedynek główkowy. Kowalski, jak pamiętamy, stwarzał najwięcej sytuacji. Powstały fragmenta gry właśnie Kowalski. Piłka do boku, wypchnięty jednak Rafał Boguski. No to muszą być napastnicy wspomagani na pewno, jeśli chodzi o walkę. O walkę z obrońcami, bo technicznie zupełnie przyzwoici zawodnicy, jeśli chodzi o Maćka Żurawskiego, wiadomo, Rafał Boguski. Natomiast gorzej jest z walką wręcz z przeciwnikiem. No też będzie na pewno tutaj groźny przy tych stałych fragmentach gry Junior Diaz. Dzisiaj na środku defensywy Kostarykańczyk. Wiemy, że cały czas jeszcze Chavez niezgłoszony do europejskich pucharów. Reprezentant Hondurasu Bonoza pauzuje. Kleber ma te ciągłe problemy z pachwiną. Tak więc dzisiaj Kostarykańczyk u boku Kowalskiego na środku defensywy. Rzeczywiście to jest problem grać no, w każdym meczu praktycznie innym składem, zwłaszcza w linii obrony. Bo nie tylko o obronę chodzi, ale również wyprowadzenie piłki. Tutaj też potrzebne jest granie, zrozumienie między poszczególnymi zawodnikami. Wzięty tutaj w kleszcze przez Adamie, a także Alijewa Junior Diaz. Zagrał w piątek w tym sparingowym spotkaniu z przebojem Wolbrom Diaz, ale to, co mnie zaskakuje, Andrzej, że zagrał na lewej stronie defensywy. Jakby no też powinien mieć świadomość trener Henryk Kasperczak, że dzisiaj będzie potrzebny Diaz na środku, a jednak zagrał z lewej strony, tak więc no to była dla mnie jednak niespodzianka. Próbowany Elsner i to pewnie dlatego, uwaga, Małecki dobrze wyprzedzony w ostatnim momencie, ale przez zawodnika z Azerbejdżanu. Gwizdek sędziego, czyżby odgwizdany offside w tej sytuacji? Ja będzie rzut rożny. Tak, tak, tutaj rzut rożny. Myślałem przez moment, że może we faulach widzą Patrykowi, który gdzieś tam już po wybiciu piłki lekko przyhaczył obrońcę. No tak, dosyć soczysty był ten gwizdek, tak więc myśleliśmy, że będzie jakieś tutaj przewinienie, a jednak jest gra od bramki dla zespołu Karabachu. Rubins, nie dojdzie do tej piłki były zawodnik Crystal Palace. Nie mogą dać Ciebie prowadzić. Tutaj odnośnie, chciałem się odnieść do decyzji sędziego. Wyprowadzić z równowagi piłkarze Wisły, bo takie detale mogą być bardzo ważne, a czasami gwizdane no nie tak, jakby chcieli nasi zawodnicy. Nie było zdaniem sędziego faulu na Żurawskim. Na spalonym Rautalijew. Ale z tych pierwszych akcji Wisły tak jakby wyglądało, że będzie szukał Maciej Żurawski jednak gry z Patrykiem Małeckim, że będzie starał się właśnie jego uruchamiać tymi prostopadłymi piłkami. No zobaczymy, czy tak to będzie wyglądało w dalszej części tej rywalizacji. No trzeba powiedzieć, że Patryk pokazał wejściem w pierwszym meczu na boisko, że jest w dobrej formie i szuka tutaj też, również od razu szuka gry. I sporo może, być może podpowiada kolegom, domaga się piłki. No trzeba wykorzystać to, jeśli ktoś jest w tak dobrej dyspozycji. Podanie. Koledzy to pewnie zauważyli. Podanie Miedwiediewia do Adami. On tutaj też będzie szukał gry w bocznych sektorach boiska. Niby to miejsce zarezerwowane dla Ismailowa, tego bohatera tych wcześniejszych meczów. Bramki z Portadown 3. No i trzeba powiedzieć, że Karabach od 6 meczów w Europie
niepokonane, licząc także remis Twente jeszcze w tamtym sezonie. Kolejny offside, ale tak na wszelki wypadek poszedł na ślizgu Mateusz Kowalski. Także jak na razie potrafi utrzymywać dobrze tę linię defensywną piłkarze Wisły. Dobre zachowanie tutaj Kowalskiego, ale offside, jak widzieliśmy, minimalny. No i też brawa, no, że poszedł tak, Kowalski do końca, bo wtedy nie ma co czekać. Jasne, że tak. Gwizdek przerywa akcję, ale różnie to w futbolu bywa, tak więc poza Kowalski tym, zachował się dobrze. Przyda się w późniejszych też interwencjach takie przetarcie. Farad Walijew. No mówiliśmy o tym już przed tygodniem. Wszyscy piłkarze, których oglądamy tutaj, jeżeli chodzi o graczy z Azerbejdżanu, to są byli albo obecni reprezentanci kraju. Dwóch reprezentantów Albanii, reprezentant Gruzji i były reprezentant Łotwy, który grał na Euro 2004. Tak więc no naprawdę jest to niezły zespół. Trzy razy niższy budżet niż Interu Baku, ale piłkarze chyba lepsi. Jeszcze jedna centra w pole karne, ale tutaj Żurawski miał zdecydowanie za daleko do piłki. Myślę, że Piotrek pośpieszył się z tą wrzutką, Piotrek Brożek. Mógł poczekać, spróbować rozegrać, może utrzymać się przy piłce. Nie mamy w przodzie takich zawodników, którzy no, pewnie, że mogą nawet zdobyć bramkę głową, ale nie są to zawodnicy, którzy będą walczyć z dużą częstotliwością o takie wrzutki. Miedwiediew. Do boku jest tutaj Ismailow, dobry dribbling, dobre przygotowanie techniczne tego zawodnika. Z lewej strony szeroko ustawiony Rubins, Ansi Agoli, Albańczyk właśnie do Łotysza. Rubins, przeszła ta piłka, ale i ratuje sytuację. Tutaj no, trzeba będzie straszny Piotr błąd. Brożek. Błąd i Cikosza i Małeckiego. No, Cikosz musi zaatakować tego zawodnika zdecydowanie bliżej, tak żeby mu zablokować. Małecki po to podszedł, podwoił. Żeby zniwelować, znaczy uciąć tą akcję, w ogóle nie dopuścić do ośrodkowania, no nie może tak być. Tak, bierna postawa, nie było podwojenia i mógł być w opałach Milan Jovanicz. Widzieliśmy dobre centry Łotysza, no daje o sobie znać te kilka lat występów na boiskach angielskich, gdzie jak wiemy, no te centry to jest podstawa. To dośrodkowania są najważniejszą rolą piłkarza grającego w bocznym sektorze boiska, szczególnie w niższych ligach, a przecież no, na tym drugim froncie grał Andrzejs Rubins. Znów długie zagranie do Żurawskiego, czekał na taki błąd rywala Maciej Żurawski, ale mamy tylko aut dla piłkarzy z Krakowa. Ale muszę powiedzieć, że mamy coś, czego nie mieliśmy przez 90 minut w meczu w Krakowie. Przerzut, Rafał Bogucki wszedł do lewej strony, tutaj dobrze zasłonił piłkę, wbrew temu, co mówiłem, że nie potrafi. I naprawdę dobra próba przerzutu. No, pierwszy raz od początku tamtego meczu Wisła przerzuciła ciężar gry z jednej na drugą stronę. Błąd Irisaka wcześniej, ale naprawiony w porę przez drużynę Białej Gwiazdy. I kolejna próba oddania strzału z dystansu. Chyba za szybko, bo widzieliśmy, tak, że tutaj trzech piłkarzy było w obrębie pola karnego. Czekało na jakieś dobre podanie od lewego pomocnika Białej Gwiazdy. Widzieliśmy, że tutaj pretensje miał nawet trochę Piotrek Brożek, bo obiegał w tempo. Tutaj to dośrodkowanie jeszcze wcześniejsze. Akcja Azerów. No a tutaj nie widziałeś gdzieś pociągania Juniora Diaza w Alijewa, no, bo ryzykowna interwencja piłkarza z Kostaryki. Musi bardzo uważać Junior Diaz, bo ma czasami takie no, dziwne zagrania, które mogą drogo kosztować drużyny. O, na razie pan Bülent Yildirim zachował się w porządku w tej sytuacji, jeżeli chodzi o decyzję, bo pachniało tam podyktowaniem rzutu karnego. Żurawski bardzo aktywny w tych pierwszych minutach. Znów poszukał Małeckiego. Małecki do boku. Palicz nie uderzał mocniejszą lewą nogą. Szukał tam gdzieś przełożenia piłki właśnie na nią, ale tak się nie stało. Dobre rozegranie piłki przez Patryka Małeckiego. Źle przyjął Palicz. Dragan Palicz tą piłkę, bo pewnie chciał od razu do lewej nogi. Wtedy mógłby zakończyć akcję strzałem, no, ale przytomnie wycofał ją. Tutaj miał dużo czasu Erik Cikosz, myślę, że mógł lepiej przymierzyć. Maciej Żurawski, on w roli no, takiej bardziej dziesiątki dzisiaj, więc piłkarza grającego za napastnikami. Wiemy, że zawsze ci napastnicy, którzy mają już 30+, tak, szukają gry gdzieś z głębi pola, już nie sprintów, nie walki fizycznej, a raczej gry podaniem, jakimś dobrym ustawieniem, zmysłem. I tak będzie chyba dzisiaj starał się szukać swoich kolegów z tej pierwszej linii Maciej Żurawski. Tak, tym bardziej, że obaj środkowi pomocnicy i Radek Sobolewski
Tomek Ilczak, no raczej są zawodnikami, którzy wolą grać od tyłu i tutaj zawsze znajdzie się miejsce dla jednego napastnika wycofującego się i próbującego skonstruować coś. Faulowany Ansi Agoli, spore doświadczenie tego zawodnika, wypożyczony z Ligi Ukraińskiej. Z Kryvbasu, Krzywy Róg, gra także w Szwajcarii, w Lucerni, w Neuchâtel, tak więc no sporo też niezłych klubów w biografii tego zawodnika. Coś się stało przy tym starciu Radkowi Sobolowskiemu. Ale wygląda na to, że Sobol będzie mógł za chwilę kontynuować grę. 10 minut za nami, lepsza zdecydowanie gra Wisły przez ten pierwszy fragment tego rewanżowego spotkania trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Ale też nie zapomnijmy o tym błędzie formacji obronnej, który mógł przynieść gola Karabachowi. W ogóle musimy zwrócić uwagę na grę defensywną całej drużyny, zwłaszcza kiedy ta formacja, ta linia obrony no nie jest zgrana absolutnie, bo nie może być. Pojedynek biegowy wygrany przez juniora Diaza, choć no trochę tracił dystans do przeciwnika w tych pierwszych kilku krokach. Środkowy obrońca Wisły, Małecki, Sobolewski, Żurawski. Słusznie, tak, bardzo dobrze sędzia. No, jak na razie bardzo fajnie prowadzi, jeśli chodzi o powiedzmy gwizdanie dla Wisły. Mam nadzieję, że to nie jest taka taktyka, że tak na początku fajnie gwizdza, a potem... Ale nie kraczmy. Rzut wolny dla zespołu z Krakowa. Wraca Sadygow, także Adamia we własne pole karne. Patryk Małecki. Żurawski do tyłu. I zdecydował Rafał Boguski, że zacznie Wisła grę od wrzutu piłki z autu. Ustawiają się teraz piłkarze Karabachu. Piotr Brożek. Junior Diaz. Brożek. Diaz. Tak, grać właśnie. Tak jest. Bardzo szybko wymieniać piłki. No jak widać, murawa nie jest w najlepszym stanie, szczególnie na jednym... Jeżeli chodzi o pola karne, to właśnie w jednej z szesnastek sporo takich nierówności. Wytarta trawa na tę stronę atakuje teraz Wisła Kraków. Też może próbować strzałów z dystansu, bo gdzieś ta piłka na jakieś nierówności może zaskoczyć bramkarza Farada Walijewa. Szeroko Małecki. Sporo jego indywidualnych akcji w tym pierwszym meczu, kiedy wszedł na zmianę po przerwie. Teraz jednak strata, kontratak Karabachu. Trzeba go szybko zatrzymać. Sadygow. Udało się znaleźć Adamie. Już przesuwają się piłkarze gospodarzy na połowę Wisły. Abasow. Agoli. Nie opanował piłki Raszat Sadygow. W grze obronnej musi być zdecydowanie więcej ataku na tego zawodnika z piłką, takiego agresywniejszego, ale stricte Irsak, ataku na piłkę. Irsak ruszył tam palić, nie było jednak podania Czecha. Boguski idzie na obieg teraz, Małecki do niego, zagranie, Małecki minął rywala, Małecki, chyba piłka już wyszła poza linię końcową boiska. Ale bardzo ładnie, no dobra decyzja, troszeczkę za daleko sobie zagrał tą piłkę, już nie zdążył jej zgarnąć przed autem. Henryk Kasperczak. Też mówi się o tym, że to jest mecz o jego przyszłość w Krakowie, o jego głowę. Właściciel klubu wybrał się w tę daleką podróż do Baku, aby to wszystko na żywo własnymi oczami zobaczyć, jak będzie Wisła walczyła o pozostanie w europejskich pucharach. Na razie poziom gry Wiślaków wyższy niż przed tygodniem, ale na razie ekipa tego oto trenera jest w następnej rundzie rozgrywek. 0-0 na stadionie Tofika Bahramowa w Baku. Rubins. Tutaj dopiero później może okazać się, jak ważny był ten rzut karny niewykorzystany, bo no, różnie może się potoczyć. Jak na razie Wisła naprawdę to, co powiedziałeś, i trzeba się tu absolutnie zgodzić z tym, że prezentuje się dużo, dużo lepiej niż w meczu w Krakowie. No widać, że Gurban Gurbanow sporo czasu spędza
na siłowni, dobra muskulatura tego byłego znakomitego napastnika, rekordzista, jeśli chodzi o liczbę zdobytych goli w kadrze swojej reprezentacji, a goli na razie mało widoczny Ismailów, ale podobnie było przez pierwsze 70 minut spotkania na stadionie Hutnika. Miedwiediew, dobrze ustawiony Diaz. Ale mają Azorowie coś, czego brakuje mi czasami właśnie u polskich drużyn. Zagranie tutaj, wiadomo, że zawężanie gry dominuje w każdej drużynie, jeśli chodzi o grę obronną. I zagranie, krótkie rozegranie i natychmiastowy przerzut, nawet w ciemno. Nie zawsze ta piłka dojdzie, ale jak dojdzie, to jest to element zaskoczenia na pewno. I my musimy też czasami nawet za zerów brać przykład. No pokazywali też to piłkarze Sparty Praga, szczególnie w pierwszym meczu z Lechem Poznań. Analizował to wczoraj w studiu Polsatu futbol przy Bułgarskiej Czesław Michniewicz. No trzeba mieć też piłkarza, który taką długą piłkę potrafi celnie zagrać. To jest też bardzo ważne, chcąc grać właśnie tego typu futbol. Od autu piłkarze Białej Gwiazdy. Kwadrans gry za nami. 0-0 na stadionie w Baku. Cikosz. Ismailow. Cofnięty teraz Rubis, ale on potrafi popędzić na bramkę przeciwnika. Dobra szybkość, dobra kiwka, dobry balans Andrzeja Rubinsa. Tak, na pewno nie jest to przeceniony piłkarz. Widać, że potrafi. Większość akcji w ogóle rozpoczyna. I w Krakowie to, że szedł, to jednak mimo wszystko było spore osłabienie. Błąd teraz Rubinsa, niedokładne podanie. Pomylił się także Agoli, ale jest asekuracja w drużynie gospodarzy. Tutaj dobrze odebrał piłkę Tomek Irsak, no ale nie pokazali. Od razu musi być pokazanie się na pozycję. Co najmniej dwóch zawodników musi mieć ze dwa warianty zagrania. Piłkarz, który ma piłkę. Diaz do przodu powalczy tutaj Żurawski, ale będzie mu ciężko z wysokim Abbasowem. No, Radek w swoim stylu agresywnie uważał, że nie faulował. No tutaj sędzia dosyć blisko był. No ta ręka jednak troszeczkę odeszła od ciała, tak tutaj wykorzystał to sędzia i mógł gwiznąć i gwiznąć. Rzut wolny dla piłkarzy Karabachu. Nie ma żadnych kontuzji. Wszyscy dobrze przygotowani. Rozmawiałem dzisiaj z rzecznikiem prasowym właśnie drużyny z Agdamu. Wielkie nadzieje, wielkie oczekiwania, plus ta fanatyczna publiczność, ale na razie specjalnie wielkim atutem zawodników Grubanowa to nie jest. Piotr Brożek. Junior Diaz. Cikosz. Irsak, Boguski, dobre przyjęcie piłki. Może znów pograją większą liczbą szybszych podań, także na jeden kontakt Wiślacy. Jeśli już Wiślacy stosują takie długie zagranie z linii obrony, bo często możemy być świadkami, dlatego że ma kłopoty z wyprowadzaniem piłki ta linia. To jednak trzeba bardzo szybko podejść pod napastników, którzy z reguły będą przegrywać większość pojedynków główkowych, ale żeby przeszkadzali, żeby nie było możliwości dokładnego zagrania przez obrońców azerskich. Palisz, widać, że tutaj ciągnie go gdzieś do środkowej strefy boiska, często zostawia ten lewy bok Piotrowi Broszkowi, stara się uczestniczyć w rozegraniu Dragan Palić. Trochę, Andrzej, powiem Ci, że brakuje mi Andraża Kirma w podstawowym składzie właśnie na lewej stronie, ale no preferuję drugi mecz rzędu ustawienie z Paliczem trener Henryk Kasperczak. Ja już wspominałem w studio, tutaj bardzo chętnie widziałbym dwójkę Andraż Kirm i Piotr Brożek, lewa obrona i lewa pomoc. Z wymiennością taką funkcji to dla mnie optymalny wariant, ale to jest moja wizja. No. Trener ma prawo i oczywiście jego wizja się. No teraz bardzo ryzykowne pójście na raz Mateusza Kowalskiego, Diaz także minięty. I chyba był Gwizdek, tak jest, faulowany Raut Alijew. Właśnie Mateusz no nie czuje się najlepiej w pojedynkach takich jeden na jeden i jeśli czasami nie zdąży z tym ślizgiem, no to robi się przewaga. Ponownie Rubins, Sadygow, Miedwiediew, Ismailow. Idziemy za daleko, już był Piotrek zdecydowanie od niego. Musi szybciej przesunąć, bo ta piłka można było bardzo łatwo odzyskać teraz.
wyżej. Teraz Sadygow pokazuje się dobrze, Adamia jest tutaj także, Alijew i zszedł do środka bliżej pola karnego. Rubins, Abasow. Bliżej, tak, jego tak dobre jest, jednak właśnie. Też przycięcie tej akcji przez Irsaka. Małecki rusza tam, Boguski w środku, Żurawski do niego zagranie, Maciej Żurawski! No, Maciek. Tak karnego mógł strzelać, a teraz powinien kropnąć na siłę. No, chociaż chciał dokładnie uderzyć, Maciek ma dokładne uderzenie. Ale no rzeczywiście bardzo dobra akcja. Już myślałem, że źle zrobił Patryk Małecki, nie zagrywając do Palicza po lewej stronie. Ale tutaj świetnie. Dobrze, pokazał świetne się Maciej Żurawski. Typowa dla niego akcja, zejście no na prawą nogę, uderzenie po długim rogu. Takich bramek zdobył Becik sporo w reprezentacji Polski, w lidze, w europejskich pucharach, w Celticu Glasgow, Larisie, czy też Omonii Nikozja. No ale no, jak na razie rzeczywiście, no, bardzo fajna akcja, najlepsza sytuacja w tym meczu. Bardzo dobre zagranie Patryka Małeckiego, silna piłka, nie do przecięcia podanie i Maciek od razu przyjął bardzo dobrze technicznie, gotową piłkę do strzału miał, no jednak strzał troszkę za lekki. A tego nam brakowało, właśnie tego wychodzenia na pozycję, tej ruchliwości, zmienności pozycji, wychodzenia do takich zagrań w tym pierwszym meczu. Dzisiaj no gdzieś to wszystko już w grze Boguskiego, Żurawskiego i Małeckiego jest widoczne, oby tak dalej. Żurawski pójdzie tam, Boguski, ale nie będzie nawet rzutu rożnego dla zespołu z Krakowa. 20 minut za nami na stadionie Tofika Bachramowa w Baku i taki mały zastrzyk optymizmu, szczególnie po tym, co działo się wczoraj w Poznaniu. A zwłaszcza po tym, co działo się tydzień temu w Krakowie. Diaz. Miedwiediew. Przejął piłkę Piotr Brożek. No widzimy też tutaj, że w okolicach pola karnego Milana Jovanicza ta murawa nie wygląda najlepiej. Podobnie było wczoraj przy bułgarskiej. Agoli. Ismailow. No zobaczymy teraz tą rakietę po prawej stronie. Ismailow zagubił się nieco w swoim dryblingu, reprezentant Azerbejdżanu. A bardzo dobry powrót Palicza. Tutaj no, Piotrek znowu troszeczkę chyba w defensywie przyspał, bo to zagranie powinno być przez niego przecięte. Nie powinien dostać skrzydłowy Azerów tej piłki. No, widzieliśmy przed momentem tego piłkarza, który wprawił w osłupienie i widzów naszej transmisji sprzed tygodnia i kibiców Białej Gwiazdy. Już rozgrzewa się Vugar Nadirov. Ale myślę, że tutaj zmian w pierwszej części trener Gurbanow nie będzie przeprowadzał. Na razie to jest wynik cały czas korzystny dla jego zawodników. Palicz w środku, Małecki, Palicz. Ja myślę, że no, powinien chyba szybciej grać podanie. Do środka i do środka miał dwóch zawodników do zagrania. No, zatrzymał piłkę na podeszwie, odwrócił no i tak no, niezbyt dokładnie, a za to bardzo silno zagrał. Miał kłopoty z przyjęciem piłki partner. No, widzieliśmy, że na koszulkach piłkarzy Karabachu raczej imiona, a nie nazwiska. Tak trochę chyba w brazylijskim stylu bym powiedział, to wygląda. Żurawski. Trzeba opanować taką piłkę i to powinien teraz robić dokładnie Maciej Żurawski. Oczywiście tutaj no, Maciek popił sprawę, być może troszkę zlekceważył i nie zdołał przyjąć bardzo dobrego podania. Farad Valijew, Karabach, najbardziej skuteczny klub w europejskich pucharach w historii Azerbejdżanu. Potrafili mieć serię trzech zwycięstw, to w tamtym sezonie. Wygrali dwa razy z fińską Honką, także raz z Rosenborgiem Trondheim. Do tego rekord najwyższego zwycięstwa w historii azerskiego futbolu w ogóle. 4-1 z macedońskim Metalurgiem Skopje. To już w tym sezonie przed rywalizacją z Portadown. I pierwszy azerski klub, który wygrał w pucharach na wyjeździe w Pucharze Intertoto w 99 roku z Maccabi Haifa 2-1. Tak więc to nie jest przypadkowy zespół, to nie są przypadkowi zawodnicy. Na pewno tak, oczywiście wyniki z poprzednich lat mówią same za siebie, ale i gra. Uwaga, niebezpiecznie uderzenie z dystansu, Jovanicz.
3 przed siebie. Rubins dobrze zgasił piłkę, Łotysz. No i na całe szczęście dotarła ta piłka do Adami. Jeszcze raz Andrzejs Rubins. Był tam niepilnowany, Alijew po prawej stronie rozkłada teraz ręce na plastik reprezentacji Azerbejdżanu, bo gdyby Rubins go dostrzegł, miałby na pewno Alijew łatwiejszą, bliższą drogę do bramki. Nie wiem, kto oddawał ten pierwszy strzał, który obronił Jovanić, ale tak długo przygotowywał sobie tą piłkę do strzału. Miał za dużo miejsca, zdecydowanie takie. O, tutaj widzimy, no zupełnie sam, no, kilka metrów od promieniu piłki nie było żadnego z zawodników Wisły. Maksim Miedwiediew. Jeden z największych talentów piłki w Azerbejdżanie. Była gwiazda reprezentacji młodzieżowych. Dzisiaj już gracz seniorskiej reprezentacji prowadzonej przez Bertiego Fokca. 25 minut za nami. Karabach, Wisła. Ciągle 0-0 na stadionie w Baku. Świetnie wyszkoleni są Azerowie. No tutaj widzieliśmy, jak Cikosz pusty przebieg, ten ślizg tak wzięty na zamach, bez problemu minięty zawodnik Wisły. Trzeba uważać z taką grą na raz przed polem karnym, bo nie dość, że można no, po prostu się spóźnić trochę, nie odzyskać piłki, to jeszcze sfaulować. Ładnie teraz palić do Małeckiego. Świetnie, Małecki minął obronę dwóch zawodników w polu karnym. Małecki do kogo? No tam właśnie najlepiej by było, żeby tam był znowu Patryk Małecki, który gra nominalnie na prawej stronie, ale no to musi być, no nie wiem, ktoś powinien jednak go zastąpić. Zamknąć tę akcję, ale chociaż też, próbować. Nie może być piłki na ośle Patryk Małecki. Trzeba raczej spojrzeć, bo był na to czas. Miał na to tę chwilę, aby zobaczyć, jak ustawieni są dwa jego koledzy w polu karnym. Tak, ja myślę, że w ogóle lepiej by zrobił, gdyby nawet silną piłkę dołem uderzył lewą nogą. Ale lewą nogą taką, żeby może odbiłaby się od któregoś nawet z przeciwników. Sobolewski. Też koledzy mu nie ułatwili zadania, bo też nie poszli. Było dwóch bardzo blisko niego, natomiast 16 tak praktycznie to nie miał do kogo zagrać. Sobolewski. Alijew, Diaz wyszedł teraz bardzo wysoko. Nie ma nikogo z prawej strony boiska i będzie rzut wolny po faulu na Diazie. Zobaczmy sobie tutaj to wejście juniora Diaza. Już rozpoczęli piłkarza Henryka Kasperczaka. No i zobaczymy, jak będzie też z przygotowaniem fizycznym, bo z bieganiem były problemy w tym pierwszym meczu. Ten zespół nie miał dynamiki, nie miał startu do piłki. Wiemy, jakie warunki panują dzisiaj w Baku, jaka jest temperatura, jaka jest wilgotność. To nie będzie na pewno sprzymierzeńcem Wisły, szczególnie w drugiej części spotkania. Dobrze by było, żeby Wiśle udało się w miarę szybko zdobyć bramkę i wtedy no, byłaby... Znowu niebezpiecznie i nie! Słupek ratuje teraz Jovanicza. Niesamowite są te dośrodkowania, które przecinają linię obrony. I po raz kolejny taka piłka przeszła przez całe pole karne bez reakcji dobrej Diaza, a także Mateusza Kowalskiego. Ale no to jest przede wszystkim wina tutaj prawej strony. Uwaga, bo jeszcze nie koniec, bramka. Gol! Piotrek Grożek chyba przyspał, nie wiem. Nie było nauczki, nie wyciągnięto wniosków po tym, co zrobili przed chwilą. Już mieli sytuację bramkową. Raut Alijew miał tę sytuację przed kilkudziesięcioma sekundami, aby pokonać Milana Jovanicza. Cały czas zachował koncentrację i zdobył w 28 minucie prowadzenie dla piłkarzy Karabachu. Ciągle dwa gole musi zdobyć Wisła Kraków, więc tutaj się to tak, wiele nie zmienia. Natomiast wiemy, że już nie będzie dogrywki. No ale muszą bardziej uważnie grać. No, akurat ja zacząłem mówić o tym, że Wisła powinna szybko... Zobaczmy, jak wyszedł za plecą obrony Piotr Brożek, który ale ma tutaj, na swoim koncie tutaj, też udział przy tej bramce w pierwszym dokładnie. Spotkaniu. Ale tutaj no, musimy zwrócić uwagę, że drugie dośrodkowanie w przeciągu, nie wiem, pół minuty z lewej strony. Bardzo wysoko ustawieni też gdzieś na linii 16 metrów obaj stoperzy. Stoperzy, tak, tak. No, to, trzeba, no, to jest właśnie to... O czym mówiliśmy, że formacja defensywna musi być zgrana.
a jak nie, to trzeba jej bardzo, bardzo pomagać i unikać tych dośrodkowań, kłamsić za rozku te akcje. Tutaj jest za daleka gra i ci kosza, tutaj Patryk Małecki też był daleko od tego, który dośrodkowywał. Na to musimy zwracać uwagę. Idzie za ciosem zespół gospodarzy. Szalejący, szarżujący cały czas, pomagający Alijewowi Adamia. Ta nutka optymizmu, która nastąpiła po pierwszych 20 minutach, no niestety umknęła. Afran Izmailow zdobył tego pierwszego gola, a nie Alijew, tak więc gdzieś tutaj przy tym całym zamieszaniu nie określiliśmy właściwie Andrzej strzelca. Tak. Afran Izmailow, ten, który już popisywał się w konfrontacji z Porta Down skutecznością, niby niewidoczny także w tym pierwszym meczu przez te pierwsze fragmenty. Teraz też więcej szumu robił Rauf Alijew, czy też Andrzej Srubins, ale dobra gra w polu karnym, skuteczność tego prawoskrzydłowego została potwierdzona przed chwilą. Żurawski do tyłu, dobra teraz szansa na odpowiedź błyskawiczną przez Wisłę Kraków, ładne zgranie do Małeckiego, znów dobra współpraca pomiędzy Żurawiem a Małym, ale ciągle bez bramkowego powodzenia. Tak, tutaj Maciek bardzo ładnie zgrał głową, nawet powiem szczerze, nie posądzałbym go. Raz jeszcze, a goli. Ale tu wyraźnie przyspał Piotrek, no, uciekł mu za pleców. I doping teraz, trybun dla trenera Gurbana Gurbanowa. Znowu jest niebezpiecznie spóźniony ponownie Brożek i znów Izmailow, to już pole karne, Adamia! Diaz, jeszcze jest Abbasow, ponownie Izmailow. Trwa teraz bombardowanie bramki Milana Jovanicza. Trudny moment piłkarzy Białej Gwiazdy w Baku. Widzimy tu Piotrek oczywiście też troszkę osamotniony, nie pomagali mu koledzy, nie podszedł nikt na podwojenie. Grał cały czas praktycznie na raz i no niestety bez problemu ogrywali go dwukrotnie z rzędu piłkarze Azers. Bogowski. Nie dopatrzył się tam faulu Bilent Yildirim na reprezentancie Polski. Kwadrans niespełna do zakończenia pierwszej połowy. Afram Izmailow. Karabach prowadzi 1-0. Wrócił Sobolewski. Diaz. Palić. Doczekał się teraz na gwizdek arbitra, lewy pomocnik drużyny z Krakowa. Żurawski, Palić, na razie mało widoczny Tomasz Jirsak, bardzo mało piłek przechodzi przez czeskiego środkowego pomocnika. Żurawski starał się zgrywać piłkę tyłem głowy do wbiegającego tam Małeckiego. Trzeba teraz wracać, bo już z lewej strony jest Rubins, do niego zagranie, Cikosz. Spóźniony Andrzej Srubins na 15 metr. Wybija Piotr Brożek. Ciągle jednak nie koniec akcji Karabachu. Niebezpiecznie 2-0. Świetna centra, która długo spadała na głowę piłkarza gospodarzy i jest już drugi gol i tym razem nie ma żadnych wątpliwości. 2-0. Alijew. No niestety kolejne błędy w obronie, tutaj no, chyba Mateusz Kowalski wyraźnie dał się uprzedzić, nie skoczył w ogóle praktycznie. Rauf Alijew, 2-0, 4 minuty i dwie bramki dla piłkarzy z Karabachu, zobaczmy raz jeszcze, tutaj uciekał ze spalonego, pilnował tej linii spalonego Alijew. Tutaj przerzucony Kowalski tym podaniem, no musi lepiej oceniać lot piłki Mateusz Kowalski, dobre wyjście Alijewa. Zdecydowanie wcześniej, tutaj no mógł jeszcze może wcześniej zareagować Erik Cikosz, żeby bliżej podejść, gdzieś tam zaremplować, nie pozwolić tak dokładnie uderzyć, skoczyć razem z przeciwnikiem, ale brakło tego, a widział, no Mateusz nie widział ustawienia przeciwnika, bo był za plecami, ale musi być to dużo lepiej, nie może mieć tyle miejsc. Nerwowość, chaos teraz w grze obronnej Wisły Kraków. Trzech bramek potrzebuje teraz zespół Henryka Kasperczaka. No widzimy tutaj teraz, no Rafał Boguski, tak głęboko to jest zadanie dla Tomka Irsaka i ewentualnie Radka Sobolewskiego do rozegrania, nie?
nie Rafała Boguskiego. Irsak. Małecki. Żurawski. Piotr Brożek. Doszła teraz ta piłka zagrywana gdzieś w kierunku środka pola karnego. Tak, na Rafała Boguskiego liczył, że zejdzie Rafał w kierunku toczącej się piłki. Poszedł w drugą stronę, nieporozumienie. Agoli. Orchliwy, dobrze zastawiający się, dobrze grający tyłem do bramki. Alijew. Alijew przez środek Adamia. Adamia, dobra, prostopadła piłka. Czy będzie 3-0? Jest 3-0 dla Karabachu. Rashad Sadygow. To jest szok. To jest pogrom. To jest knockout piłkarzy Wisły w ciągu 6-7 minut. Ale zwróćmy uwagę. 7 albo 8 piłkarzy Wisły. Mateusz Kowalski, który dobiega do przeciwnika i zatrzymuje się metr od niego. Metr od piłki. Musi być atak zdecydowany. I mamy przewagę liczebną i zostajemy wprowadzeni w pole, no jak dzieci. Rashad Sadygow, defensywny pomocnik drużyny Karabachu, bardzo rzadko wybierający się pod bramkę przeciwnika, ale teraz skorzystał z tego błędu Diaza i pokonał Milana Jovanicza. Dobre prostopadłe zagranie reprezentanta Gruzji, Georgiego Adami. 3-0, nie chce się w to Andrzej wierzyć, ale taka jest prawda. Tak, a nic nie zapowiadało tego. No, pierwsze 20 minut naprawdę mogliśmy być zadowoleni w stosunku do tego, co wcześniej widzieliśmy w wykonaniu drużyny Białej Gwiazdy. Natomiast po stracie bramki kompletne zero. I kolejna akcja, bo każda praktycznie z tych akcji, chociaż tam druga bramka wpadła pod oszukiwanie z prawej strony. Niemniej jednak wcześniej to wszystko było z naszej prawej strony. Nie może być to przesuwanie sztuka dla sztuki. To musi być atak na piłkę. Przeszkadzanie temu, nie może zagrać dokładnej piłki zawodnik, który ją ma. I jeszcze przy przewadze liczebnej naszej, broniących. Maciej Żurawski. Jak wiele mógł zmienić ten wykorzystany rzut karny przed tygodniem. Jak wiele mogła zmienić wykorzystana sytuacja, gdyby była Macieja Żurawskiego. Żurawski. Cikosz. Agoli zdecydowanie wyższy, także jak Sadygow od Małeckiego. Górą będzie ciężko, jeżeli chodzi o akcję tutaj Wiśle stworzyć jakąś dogodną sytuację. Przy stałych fragmentach przy Diazie i Kowalskim, owszem, Palicz, Żurawski też wypchnięty tutaj umiejętnie przez Admira Teliego. Miedwiediew. Diaz znów będzie się tutaj ścigał. Diaz niebezpiecznie. Alijew. Jest szybki, jest silny, oczywiście, jest przebojowy. Rauf Alijew. Alijew pokazał już w pierwszym meczu kilkakrotnie, że jest bardzo szybkim zawodnikiem. No tutaj no niestety nasza dwójka stoperów nie dysponuje odpowiednią szybkością i trzeba szukać sposobu. Najlepszym sposobem było bardzo dobre zgranie tej dwójki. Ustawianie się, ale na to też nie możemy specjalnie liczyć. I nie wiadomo, czy sędzia no, nie był trochę łagodny dla nas, bo rzeczywiście można było pokusić się o gwizdnięcie jednej z. No nie wiem, czy tutaj pomógłby nawet Rafael Benitez i Steven Gerrard, bo przypomina mi się finał Ligi Mistrzów w Stambule. Drużyna The Reds przegrywała do przerwy 0-3 z Milanem, ale tutaj nawet 3-3 nie daje nic Wiśle Kraków. Tym bardziej, że no muszą być 4 bramki. Od 20, to jest bardzo dużo. 20 minuty praktycznie no widzimy no nie najlepiej radzącą sobie, zwłaszcza w defensywie drużyny Wisły. No nie możemy też powiedzieć, że jest dobrze w ofensywie, bo na razie 0 na koncie zdobyczy i no to jest, taka jest prawda po prostu. Powalczył teraz Żurawski, ale naprawił swój błąd Miedwiediew. Jeszcze Żurawski. Nie doszedł do tej piłki. Irsa, kolejna strata. Adamia, już rozpędza się zespół z Karabachu. Znów dobra akcja jest. Ismailow. Ismailow do Rubisa. Rubis
Jeszcze szansa przed Alijewem, spalony, spalony, czy też nie było sygnalizacji? Chyba nie. Początkowo tak to wyglądało, jakby napastnik Azerów był na offside, ale Chorągiewki w górze jednak nie doczekaliśmy się. No ale no, zobaczmy tutaj. Trzeba powiedzieć, że zrobił wiatrak z dwóch zawodników. Kapitalnie zagrał jeszcze tą piłkę. Mateusz Kowalski gdzieś tam sięgnął, nie, zawodników z tyłu. Także tutaj on absolutnie nie było mowy o spalonym. Przypalił się troszeczkę, bo gdyby zagrał do partnera, który był no, praktycznie w bramce, metr od linii, no byłoby katastrofalnie. A nie no jest? A jest, no właśnie. No, tak nie wiedziałem, jakie słowo znaleźć i obojętnie jakie nie znalazł, to wszystko w okolicach katastrofy się kręci. To, co też podoba mi się w grze Azerów dzisiaj, że to jest jak gra jak zespołu zachodniego, kiedy widzą, że zespół ma problemy, kiedy słania się piłkarsko na nogach, starają się tak wykorzystać, oczywiście, idą za każdą tak. akcją oczywiście, i chcą tak. dobić Wisłę. Mentalność. Już w pierwszej połowie. Sobolewski. Żurawski. Za mocno odskoczyła mu piłka. Damia wrócił teraz do wsparcia swojej formacji obronnej, ale już kontratak. Rozejrzał się Abbasow. I widząc, że leży któryś z piłkarzy na murawie, wybił piłkę poza boisko. No tam obaj poszli w ślizgiem i rzeczywiście mogło dojść do urazu, często to się zdarzy. No widzimy tam twarze piłkarzy Wisły, niektórzy chowają twarz w dłoniach, jakby nie dowierzając temu, co się tutaj w tych 40 minutach wydarzyło na stadionie w Baku. No na pewno się tego nie spodziewali po tym początku, bo rzeczywiście byli stroną dominującą na boisku, nie aż nie przesadnie, ale naprawdę dłużej utrzymywali się przy piłce, próbowali konstruować akcję. Milan Jovanić pokonany w ten oto sposób, po raz trzeci. Świetna piłka od Adami i spokój, jeżeli chodzi o wykończenie akcji przez Sadygowa. Nie szukał tutaj ani uderzenia na siłę gdzieś, szukał tylko miejsca, z klasą, uderzył. Z klasą zagranie, naprawdę. Uderzył dokładnie. Podanie fantastyczne. No, strzał bardzo dobry. Co najważniejsze, skuteczny. Fiesta. Jak na razie na stadionie Tofika Bahramowa. Ta ostatnia nadzieja azerskiego futbolu jest blisko czwartej rundy eliminacji Ligi Europy. Jak przed rokiem. Mam nadzieję, że Azerowie nie poprawią swojego najwyższego 4-1 zwycięstwa z macedońskim Metalurgiem w Skopie. Tak więc no jest, jeżeli chodzi o różnicę goli, tak samo. Agoli. Teli. Agoli. Przerzut na drugą stronę. Piotr Brożek. Irsak. Przegrana znów walka w powietrzu, ale to nas wcale nie dziwi, z wysokim Abbasowem. Sadygow. Już piłka zagrywana do boku. Rusza Damia. Z prawej strony Ismailow. Sadygow. Czy uderzy raz jeszcze Sadygow? Jovanić. Rzut rożny. No nie możemy powiedzieć, żeby ten mecz był w dalszym ciągu wyrównany. Był takim do, powiedzmy, do 25 minuty. Od tego czasu już nie. Widać, że podłamana drużyna krakowska nie potrafi się przeciwstawić rozluźnieniu i takiej no, luźnej dobrej grze drużyny azerskiej. Ile jest wolnego miejsca tak, gdzieś w tym środkowym prostokącie przed polem karnym, gdzie też powinni defensywni pomocnicy pomagać. Oczywiście, że tak. No formacji obronnej. Ale to od początku musi trener uczulać. No, znowu sytuacja no, zakończona strzałem przy naszej przewadze liczebnej. No to jest niepokojące, że za daleko. No, ja jeszcze raz powtarzam, to u nas to przesuwanie. Nie ma doskoku, nie ma ataku na piłkę. No przecież to jest konieczne, to jest nieodzowne, że jak chcesz przerwać akcję. No czasami zrobisz to faulem, ale to też jest jakaś szansa na powrót chłopaków, na ustawienie. Jeszcze 2 minuty tej katastrofalnej, jeżeli chodzi o błędy pierwszej połowy Wisły w rywalizacji z Karabachem. No teraz no jakoś tak... Irsak, wysłupał piłkę, Małecki, czyli Miedwiediew, będzie ciężko Małeckiemu. Od bramki Farad Walijew. Tak, dzisiaj liczyliśmy te porażki polskich zespołów, licząc od meczu pomiędzy Lechem a Interem Baku.
3 spotkania Widzy Europy przegrane przed tygodniem, to jest 4, 5 wczoraj, więc czyżby 6 z rzędu porażka polskiego klubu w europejskich rozrywkach. No, tego dawno nie było, jeżeli w ogóle kiedykolwiek się coś takiego zdarzyło, błąd Palicza. Nie, oczywiście, nie popisał się, no nie ma najlepszego dnia na pewno. Nie ma prawej nogi, Palicz, jeżeli chodzi o grę w piłkę nożną oczywiście. Ale może gdyby posługiwał się dobrze prawą i lewą, to grałby w Bundeslidze, awansował dwukrotnie z klubami drugiej Bundesligi, natomiast no, nikt nie chciał go zachować na dłużej, tak więc... No coś w tym jest. Powody na pewno jakieś ku temu były, że gra teraz w Wiśle, a nie w Hoffenheim, albo w jakimś innym zespole najwyższej klasy rozrywkowej w Niemczech. Pół minuty jeszcze, może doliczy 60 sekund Bülent Yildirim. Ale Wisła nie wygląda na zespół, który miałby tutaj gdzieś dać nam tę iskierkę nadziei. Zdobytą nie, bramką przed oczywiście, przerwą. Nie ma. Nie, no nawet no nie będzie na pewno już. Nie ma co łudzić. Nie ma się co łudzić, że to. A żeby nie było czwartego gola, bo już pędzi tam Ismailow Alijew. No, czekał tylko na dostawienie nogi. Mateusz Kowalski przeciął jednak tę centrę Afrana Ismailowa. Jeszcze mówię, nadzieja mogła być tak naprawdę, ojej, idziemy tutaj, klasyczna siateczka, Tomka Jusaka skutecznie ośmieszył i sprowokował go do faulu, no bo... No i ten zawodnik, który popisywał się bombami w pierwszym spotkaniu. Rashad Farhat Sadygow. Terminator, tak nazywano go, kiedy grał w lidze tureckiej. Potrafi bardzo mocno uderzać. Popatrzmy, teraz też się na to zdecydował, ale podobnie jak przed tygodniem, te próby są w jego wykonaniu niecelne. Co może zmienić Henryk Kasperczak? Wielu piłkarzy, którzy pracowali z tym szkoleniowcem wcześniej, twierdziło, że potrafi pobudzić zespół przerwie, wymyślić coś nowego, poprzestawiać, że miał to w sobie trener Henryk Kasperczak, ale to było kilka lat temu. Czy będzie tak teraz i czy w ogóle jest w stanie coś zmienić przy tak niekorzystnym wyniku trener Białej Gwiazdy przy 0-3 na stadionie w Baku? No ja myślę, że też miał innych zawodników do dyspozycji i łatwiej na pewno było coś zmienić. No rzadko mu się zdarzało, żeby w takiej sytuacji z takim przeciwnikiem, powiedzmy nie tak bardzo znanym jak Barcelona czy inne drużyny, z którymi Wisła potykała się, schodził z takim wynikiem i tu naprawdę będzie ciężko cokolwiek wymyślić. Lewadia Tallin, Dynamo Tbilisi, Valerenga i jak na razie po pierwszej połowie wygląda na to, że Karabach Agdam zostanie dopisany do tej listy klubów, które eliminowały Wisłę z europejskich pucharów. No może więcej nadziei jest w naszym studiu, tak więc Mateusz Borek i jego goście. Ale obawiam się, że wątpię. Halo studio. Ismailow, Alijew, Sadygow. Tak wyglądała ta pierwsza część spotkania. I czy wstrząsnęło to także Bogusławem Cupiałem? No na pewno. Ja nie wiem, czy on jest jeszcze na stadionie. Jeśli przyleciał swoim samolotem, to już pewnie grzeje silniki. No na pewno nie spodziewał się nikt. Ja również muszę powiedzieć otwarcie, że kilka zakładów przegrałem, bo liczyłem, że jednak Wisła... No przynajmniej nawiąże walkę z drużyną z Azerbejdżanu. Nic takiego się nie stało jak na razie. Tak szukając jakichś przesłanek ku temu, aby tutaj mogło coś się wydarzyć sensacyjnego, wracamy do meczu Wisły z Realem Saragossa, oglądając no, te trzy bardzo przykre momenty, jeżeli chodzi o grę defensywną Białej Gwiazdy. Najpierw świetna centra do Ismailowa, potem jego dośrodkowanie na głowę Alijewa, który świetnie tutaj wygrał walkę z Mateuszem Kowalskim. Dobry skręt w powietrzu reprezentanta Azerbejdżana. Później prostopadłe zagranie, które przeszło przez środek w wykonaniu Adami do Sadygowa. Tak padały dzisiaj bramki i tak padała dzisiaj Wisła na stadionie w Baku. Szukamy tych przesłanek pozytywnych. Mecz z Realem Saragossa. 0-0 tam było do przerwy. 0-1, przepraszam. 4 bramki w drugiej połowie. Zespół Oresta Lęczyka, ale wtedy chyba nie było żadnych słów w szatni i trener Lęczyk ściągnął dwóch zawodników, prowadził rezerwowych, jakby czekając już na mecz ligowy, więc... Oczywiście oszczędzał piłkarzy i, no i stało się trochę inaczej, bo musieli biegać
120 minut i w rzutach karnych rozstrzygnęliśmy to na własnym korze. Real Saragosa, na pewno ta nazwa brzmi inaczej, bardziej imponująco niż Karabach Agdam. Teraz też Wisła potrzebuje 4 bramek. No jeszcze różnica była taka, że grała Wisła wówczas u siebie przy remonta, a nie na wyjeździe. Oczywiście, tak więc no to też był na pewno atut. Czy Henryk Kasperczak też ciągnie jakichś dwóch swoich podstawowych zawodników, te swoje nadzieje na ten mecz? Prowadzi rezerwowych, myśląc o ligowym starcie, czy też ten ligowy start odbędzie się już bez trenera Henryka Kasperczaka, bo przecież no, historia polskiej piłki też zna takie przypadki, że prezesi zwalniali w przerwie swoich szkoleniowców. No tak, tak, bywało tak. Trener GKS-u sprzed no, co najmniej 20 lat pamięta pewnie decyzję pana Dziurowicza w meczu pucharowym, również trener Żmuda został zwolniony w przerwie któryś z zawodów. Maciej Żurawski, czy to jest dopingowanie się wzajemne, czy to jest nawoływanie do zmazania plamy na honorze? Była ta plama dosyć duża, była ona widoczna na suchych stawach. Dzisiaj miało nastąpić zmazanie tej plamy. Rehabilitacja jest póki co jeszcze gorzej. Bez zmian wydaje się drużyna z Krakowa. A więc bramce Jowanicz, w obronie Cikosz, Kowalski, Diaz, Piotr Brożek, druga linia Małecki, Sobolewski, Jirsak, Palicz, z przodu Żurawski, Boguski. Chyba będzie jednak Roszada w składzie. Cezary Wilk w oficjalnym debiucie w drużynie Krakowa, ściągnięty z Korony Kielce jako ewentualny następca Radosława Sobolewskiego. I czyżby za Sobola właśnie wszedł na plac gry Wilk, czy też za Jirsaka, bo w zasadzie no tutaj ciężko jest wyróżnić kogokolwiek, tak, kto... Tak, ale widzimy, przepraszam Bożdar, że ci wejdę w słowo, ale widzimy, że nie ma entuzjazmu na twarzach tych, którzy wchodzą. Paweł Brożek i Wilk na boisku, tak więc... Rafał Boguszki na prawą stronę manewr, chyba przeszedł. Manewr Oresta Lęczyka, można powiedzieć. No, można dwóch tak powiedzieć. Nowych, ale no, tam ciężko było się od razu, ale tutaj no chyba Rafał Boguszki przeszedł na prawą stronę, tak? Patryk Małecki gra na lewej. Paweł Brożek w miejsce Palicza, znaczy nie w miejsce Palicza, ale za Palicza. I w środku teraz Wilk obok Sobolewskiego, tak więc przesunięcie tych akcentów na ofensywę, bo tutaj nie ma już czego bronić. Trzeba zdobywać bramki, ale to też jest woda na młyn piłkarzy Karabachu Agdam. Oni świetnie grają z kontry, wykorzystują te wolne przestrzenie przy swojej dobrej technice, szybkości i przy tak dobrym nastawieniu psychicznym, przy 3-0. No, widzimy, może zakończy się tutaj to bardzo wysokim wynikiem. Tak, no już próbują pod publikę, należy się coś publiczności, że tak licznie przybyła i rzeczywiście to zagranie mogło się publiczności podobać. Natomiast no ja szczerze mówiąc dziwię się, że nie wpuścił Andrasza Kilma, trener Kasperczak. Naturalna zmiana na miejsce Palicza, na lewą stronę, jak już. Rafał Boguski niczym specjalnym się nie wyróżnił, więc też również równie dobrze mógł wejść na miejsce Rafała, właśnie Paweł Brożek. Rafał pokazał w poprzednim meczu, że niezbyt sobie radził na tej prawej stronie. Minięty teraz Kowalski, to... musi wracać. Wilk, jest piłka na spalonym. Nie ma spalonego, szansa na czwartą bramkę. No i tutaj połakomił się na mocne uderzenie w krótki ruch Rauf Alijew. Uff, mogło się to zacząć fatalnie już w drugiej minucie, w drugiej części gry. No ale no mój nóż nie wchodzi tak w masło, jak ten tutaj wszedł w wiślacką obronę. No i chyba nie było spalonego. No tak, ktoś mógłby z daleka patrzeć na koszulkę Alijewa, przeczytać Raul. Tak, bo Raul, jest to naprawdę groźny napastnik, tak. Oczywiście nie na miarę słynnego byłego gwiazdora Realu Madryt. Mielibyśmy ale... przekładkę na lewą jeszcze i uderzenie w długi róg pewnie. No ale kiedyś Wisła przegrywała właśnie z Raulem, z Realem Madryt, z Barceloną. Dzisiaj wymieniamy inne nazwy klubów, które gromią piłkarzy z Neymonta. Małecki ostawił piłkę Piotrowi Broszkowi. Wilk. Małecki.
Z łatwością teraz powstrzymany Patryk Małecki. Junior Diaz z powrotem do Małeckiego. Wbiega tam w pole karne dwójka zawodników. Paweł Brożek. No nie wiem, czy na miejscu Paweł nie zdecydowałbym się wchodzić krok do przodu, klatką piersiową zabrać tą piłkę, wejść w pole karne mimo wszystko. No. Adamia i Ismailow. Adamia i Ismailow. Dobrze rozegrali tę piłkę w trójkącie piłkarze Karabachu. Ale widzimy, gramy bez napastników prawie. Wybita taka piłka, nie ma kto powalczyć z tymi obrońcami. Dobrze, że oni też trochę spanikowali, oddali nam piłkę za darmo, bo absolutnie mogli sobie ją utrzymać w grze. Cikosz. Wilk. Będzie piłka wrzucana z boku boiska przez drużynę Henryka Kasperczaka. A to raz jeszcze. To w jaki sposób potrafią się bawić podopieczni Gurbana Gurbanowa w roli głównej Afran Ismailow. Od niego się to wszystko dzisiaj zaczęło. To piekło dla piłkarzy Białej Gwiazdy na stadionie w Baku. No, Czarek Wilk będzie próbował wziąć ciężar rozegrania na siebie. Momentami w tamtym sezonie, zwłaszcza w początkowej fazie, bardzo dobrze mu to wychodziło przy Aleksandrze Bukowiczu. Dużo się nauczył przy tym zawodniku. Miejmy nadzieję, że z pożytkiem dla drużyny Wisły to będzie. Ale narzekał na te pierwsze jakby dni treningowe Henryk Kasperczak, Cezarego Wilka. Nie wziął go w ogóle do meczowej kadry na spotkanie to pierwsze przed tygodniem. Tak więc no, dzisiaj on ma tutaj ratować honor zespołu z Krakowa, skoro jeszcze kilka dni temu nie mieścił się w meczowej kadrze. Tak w tej chwili wygląda sytuacja podopieczny Henryka Kasperczaka. Małecki, jest tutaj Boguski, poczekał aż ta piłka spadnie na murawę. Boguski, strata, już szansa na kolejny kontratak dla Karabachu. Rzuca kartka. Nie. Powalczył o piłkę Rafał Boguski. Faulowany Miedwiediew. Tak, tutaj szczęście, że nie dostał żółtej kartki Rafał, bo to może być, mogło być potraktowane absolutnie jako faul. Taktyczny i nawet niebezpieczna gra z tyłu. Niby najbardziej lubi grać w ataku Rafał Boguski, no ale też 5 goli w ubiegłym sezonie w lidze. Więcej bramek miał w ekstraklasie Małecki, bo 7, uwaga, Ismailow. Sadygow. Teli i Farad Valijev. Niesamowity komfort teraz piłkarzy Karabachu przed tymi drugimi 45 minutami. Musiało być na pewno gorąco w szatni Gurbanowa. Wielka radość, bo chyba sami nie spodziewali się tak wysokiego prowadzenia gracze Zagdamu. Już no po pierwszej połowie meczu rewanżowego. Na pewno. No, sami mówiliśmy dosyć optymistycznie po pierwszych 20 minutach, że Wisła coś tam, no powiedzmy, w jakiś sposób prowadzi grę. Troszkę schowani zawodnicy Azercy, ale no, potem po zdobyciu bramki absolutnie wiatr, żagle. Wisła no, niestety natrafiła na szkwał. Ja już tak wracając do tego naszego pozytywnego nastawienia na początku, nas już takie małe rzeczy muszą po prostu cieszyć, czyli trochę dwie szybkie akcje, trochę szybszej gry, jakiś strzał na bramkę. To są już elementy w grze polskiego klubu, że nam się to podoba. My już widzimy tak, do tego doszło w ostatnich kilku latach, jeżeli chodzi o występy polskich klubów na europejskich boiskach. Małecki. No teraz znowu próbują indywidualnych akcji. To też nie wiem, czy jest najlepszy pomysł. Żurawski. Zdecydowanie przepchnięty przez Abasowa. Znów Ismailow. Ismailow. Tutaj dobrze, że Piotr Brożek, ale musi uważać no do właśnie końca, bo wyłączył się na moment tak. I mamy rzut rożny. Zamiast spokojnej gry tak. I rozpoczęcia akcji swojego zespołu. Tutaj mieliśmy szczęście, że tu był akurat nie Piotr Brożek, w tym miejscu się znalazł. No to prawda, jest to lewa strona obrony, ale no, szybkościowo w miarę dobry chłopak. Adamia. No, ta piłka dociera do zawodnika w polu karnym. Coraz wyżej, coraz odważniej gra Raszad Sadygow. Jeszcze jeden stały fragment gry. Przy słupku Cezary Wilki, reprezentant Gruzji. Georgi Adamia. Nie ma żadnego z piłkarzy przy narożniku pola karnego, więc Ismailow może sobie to spokojnie rozegrać. Raszad Farad Sadygow. Ismailow.
Izmailow, strzelenie piłki w pole karne i znów ta piłka przechodzi przez całą szesnastkę, mimo że tam mówimy, jeden z piłkarzy no, zero. Raz przeciąć, a drugie, no, jak podchodził Piotrek do tego bloku. No musi być bliżej, no musi chociaż mieć możliwość, w razie gdyby go chciał minąć gdzieś, spróbować zablokować takie zagranie. Kowalski. Boguski. Kowalski. Sobolewski, no. I nawet w tak niegroźnej sytuacji groziło to utratą piłki i kolejnym kontratakiem drużyny Karabachu. Piotr Brożek. Małecki. Z lewej strony Żurawski. Małecki, no za późno, za późno, za późno. Trzeba szybciej grać piłkę, niekiedy już obrońcy wiedzą, co robi kolega zespołu. Adamia zatrzymany przez Diaza. Będą teraz zostawali pewnie na desancie 2 i 3 zawodnicy. Reszta będzie się broniła przed tymi, jak na razie, dosyć anemicznymi atakami Wisły Kraków. Boguski, Wilk, Cikosz. Erik Cikosz, jest Boguski! No, to stuprocentowa sytuacja, no nie wiem, chyba przymknął oczy lekko Rafał, no. Nie wierzę, że nie mógł dojść do tej piłki, no więcej życia w tym wszystkim potrzebne jest. Determinacji i trzeba chcieć zdobyć tą bramkę, no przecież to jest bardzo dobra piłka, no widać było... Trafić światło bramki, chociaż trafić światło bramki, dać prawo do błędu bramkarzowi, ale... Nie wiem, czy się przestraszył czegoś, przecież nie było żadnego przeciwnika. Bardzo dobry, bardzo dobra wrzutka od Cikosza. Izmailow. Adamia. Już szokuje tutaj linię spalonego Rubinsa, ale nie do końca się to Łotyszowi udało. Cudownie ozdrowiony reprezentant Łotwy Andrzej Rubins na pozycji spalonej. Szybkościowo, sprintersko, cały czas lepiej wyglądają Azerowie. Alijew, Izmailow. Adamia, Izmailow, Izmailow, Izmailow na prawą nogę blok. Kowalskiego, niepilnowany z prawej strony Alijew. Dobrze ustawiają te trójkąty na boisku piłkarze Gurbanowa. Ale tak rzeczywiście, na tym, kogo na, tym to ma być na tym to polega właśnie. Skoncentrować dwoma, trzema zawodnikami grę na małym obszarze, przerzucić na drugą stronę. Żurawski. Po ściągnięciu przeciwnika właśnie w okolicy tego miejsca. Cikosz. Cikosz, przy nim dwóch zawodników, może zagrać w zasadzie tylko do Żurawskiego, no. Nikt się na tyle nie pokazuje, aby Sowak mógł Maciek rozegrać został. Piłkę. Stoi Rafał Boguski, no zamiast podskoczyć i dać sygnał. Dać jakąś możliwość zawodnikowi, tak, który jest przy piłce. Że tak, no. Nawet odwrócić uwagę któregoś z obrońców, żeby tamten miał lżej. No. 10 minut drugiej części minęło. Bez bramki w tym dwumeczu wicemistrz Polski. Przegrywa Wisła 0-3. Boguski do Pawła Brożka. Raszat Farad, Sadygow, jeszcze Paweł Brożek. Boguski, Paweł Brożek, Paweł Brożek! Bramka, no jest! Właśnie, no próbujemy. Jest gol Pawła Brożka, tego, który dzisiaj nie znalazł miejsca w podstawowym składzie drużyny Wisły Kraków. No tutaj dobre zachowanie Rafała, tylko trzeba pochwalić. Paweł, zgrał Pawłowi dobrze tą piłkę, nieprzyjemnie dla obrońców, po koźle, o tutaj, ale powalczył, no właśnie, powalczył trochę, nawet się przewrócił. Paweł Brożek po akcji z Rafałem Boguskim, dobre przyjęcie piłki, gdzieś znalazł tam miejsce, chociaż nie było go za wiele przy dwóch obrońcach drużyny Karabachu, więc bramka honorowa już jest dla Wisły, ale to jest ciągle mało, by myśleć o grze w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy. No, ale pozwoli musimy się chociaż... krzyknieć gol jeszcze trzykrotnie. Paweł Brożek. Pozwoli się chociaż odbudować piłkarzom Wisły, żeby w sensie psychicznym takim, żeby jednak tutaj nie spuszczali nosów na kwintę, głowy w dół i poddali się, żeby Azerowi robili z nami co chcą. No, powalczyć jeszcze jakoś z twarzą z tego pojedynku, no chociaż ciężko będzie wyjść.
Patryk Małecki, Maciej Żurawski, już też widać oznaki zmęczenia. Chciałbym zobaczyć jakąś oznakę nadziei, ale na razie nadzieja jest w tych ludziach, którzy przyszli dzisiaj na stadion w Baku. Ponad 30 tysięcy widzów zjawiło się, aby dopingować jedyny azerski klub, który pozostał w Europie. A czy Lech będzie jedynym polskim, który pozostanie w grze o fazę grupową europejskich pucharów? Czy też dokona się tutaj cud w Baku? Bo chyba tego potrzebuje zespół Białej Gwiazdy. Kowalski. Sadygow. Rubins. No powalczył tutaj Rafał Boguski, dobry powrót, wywalczył piłkę, no ale niecelne zagranie Radka Sobolewskiego. Ismaiło, przed nim Piotr Brożek. Gramy dalej, pokazuje Bülent Yildirim, Junior Diaz. Stracona piłka przez Żurawskiego. Alijew, jest tam Ismaiłow, do niego zagranie Ismaiłow. Dobry ślisk Mateusza Kowalskiego. A będą musieli teraz grać ryzykownie w obronie. Często jeden na jednego piłkarze Wisły. Cikosz. Boguski. Kowalski. Trochę nastający. No ale zobacz, to wszystko... właśnie, to chciałem powiedzieć. Zobacz, jak zachowanie i Radka Sobolewskiego, i Wilka. Wrócili się pod linię. Paweł Brożek do Żurawskiego. Żurawski! Szybszy jednak bramkarz Farad Walijew. Tak, Maciek, wiadomo było, że raczej nie skoczy do tej piłki. Nie będzie ryzykował zderzenia z bramkarzem. To nie w jego stylu. Abbasow. Miedwiediew. Z prawej strony Ismaiłow. Cały czas jest gotowy do przejęcia piłki. Do gry prawoskrzydłowy reprezentacji Azerbejdżanu. Błąd teraz. I raz jeszcze zobaczymy. Alijew do Ismaiłowa. Czysty ślizg Kowalskiego. Mateusz zagrał piłkę najpierw, dopiero potem Ismaiłow wpadł na niego. Godzina gry za nami. Jeszcze dwa kwadranse i potrzeba zdobycia 3 goli przez drużynę Wisły, by ta pozostała w Europie. Szykuje pierwszą zmianę Gurbanow, ale to za chwilę kolejny kontratak drużyny Zagdamu. Adamia i Diaz poza boisko. Długo nie grał na pozycji środkowego obrońcy Junior Diaz. I bohater z Krakowa wchodzi. Zdobywca bramki. Vugar Nadirov. Vugar Nadirov i żegnany brawami ten, który się napracował. Rauf Alijew. Bramka na 2-0. Kilka wygranych pojedynków z środkowymi obrońcami drużyny z Krakowa. O start ligowego sezonu w Azerbejdżanie. Też podczas tego weekendu to może i Gurbanow oszczędza swoje gwiazdy, ale wiemy, że Nadirov potrzebował 19 sekund i jednego dotknięcia piłki, może dwóch, aby pokonać Milana Jovanicza. No a jeszcze na ławce jest ten srebrny lis, tak, z Karabachu, który bardzo podobał się Wojtkowi Kowalczykowi. Już mógł pogrążyć drużynę Wisły w Krakowie, trzeba powiedzieć, miał 2-3 sytuacje. A Mało stałby się negatywnym bohaterem swojej drużyny, bo oto on zrobił rzut karny, faulując Patryka Małeckiego. Emin Imamalijew jeszcze do dyspozycji trenera Gurbanowa. Żurawski, Boguski, proszę tam Paweł Brożek. Paweł Brożek ma więcej sił niż obrońca Agoli. Małecki. Nie wyszło to zagranie Patrykowi. Myślę, że źle rozwiązanie wybrał. Szukał tam Maćka Żurawskiego, a mógł jednak próbować dribblingu. Mimo wszystko znajdował się w polu karnym. Szukać tego, co zrobił właśnie w Krakowie. No, a nuż by się udało. Rubins. Udało się przepchnąć Cikosza, ale otrzymać piłki w obrębie boiska już nie. Cikosz. Boguski. Nagrywał w ciemno Rafał Boguski.
Kozłowski wsował. Teraz Piotr Brożek. W pierwszej połowie też mu się taka piłka, takie zagranie przytrafiło. No nie wiem, po co ten zamach robi. No przecież ta piłka leci już z odpowiednią siłą. Nawet jak tylko nogę dołożysz, to ona, ta piłka może wrócić z powrotem do bramkarza. Oddał to Maksim Miedwiediew. Jeszcze raz Miedwiediew. Okres teraz bardziej chaotycznej gry z jednej i z drugiej strony. Piotr Brożek, Junior Diaz, Sobolewski. Brożek prosto w plecy Adami. Sobolewski znów ma problemy z opanowaniem piłki. Kolejna jego strata w środku pola, która może zakończyć się tragicznie dla Wisły. Nadirow. Radek sprawia o dziwo wrażenie. Zawsze na niego mogliśmy liczyć, że walczy do końca takiego pogodzonego z losem całkowicie. Ismailow oszuka Małeckiego. Ismailow! Adamias szukał gdzieś okienka bramki Jowanicza. Ale to nie jest pierwsza strata Sobolewskiego. No, tak, tak, wiemy, że on już tak biegowo też nie jest przygotowany, ale dzisiaj to jest praktycznie spacer na boisku i w prostych sytuacjach gubienie piłki. To nie jest stary, dobry kapitan na pewno nie. Wisły Kraków. Myślę, że on tu jako kapitan właśnie powinien jeszcze dać przykład, no próbować zmobilizować tą drużynę poszczególnych chłopaków, żeby jeszcze powalczyli o coś więcej niż ta jedna honorowa bramka. Boguski, Małecki, Paweł Brożek znowu w fizycznej, siłowej walce z obrońcą z Albanii. Admirem Telin. Albo Telin jest tak szybki, albo Paweł tak wolny, bo... Żurawski. Kolejna strata w środku pola. Rozpędza się Rubis i będzie karta. Oczywiście. Oby żółta. Tak, Maciek Żurawski. Po faulu na adresie Rubis. No chyba pierwsza w życiu Maćka żółta kartka, nie wiem, no, nie śledziłem tak dokładnie, jeśli chodzi o te o kartoniki, ale no... No raczej może dostawał jak koszulkę ściągał po zdobywaniu bramy. No tak, tak, ale myślę właśnie po zagraniu faulu. Tak. Raz jeszcze atak z tyłu, prosta na nogi Andrzeja Rubisa w wykonaniu Macieja Żurawskiego. Jowanicz. Wydawało mi się, że ten gol Pawła Brożka to będzie jakiś impuls na te parę minut nie. Do zepchnięcia rywala do obrony, ale po prostu może... Absolutnie nie, nie mogą. Ma być może zdrowia, nie, mogą. Nie ma siły. No, może, być może nie mogą chłopaki faktycznie, no. Bo to jest normalne w każdym oczywiście, meczu. Zespół tak, zdobywający tak, gola dostaje. Idzie, gdzieś... dostaje kopa jakiegoś i próbuje coś zrobić. Jowanicz w obrębie pola karnego, bo widzieliśmy, że przed tygodniem miał z taką oceną sytuacji problemy serbski bramkarz. Jego Spartak Subotica gra dzisiaj z Dnipropietrowskiem. Wygrana u siebie zawodników Serbii 2-1. Dzisiaj rewanż w Dnipropietrowsku. No miał tutaj Wiśle bawić się w europejskie puchary. Tak. A wydaje się, że to Beniaminek Ligi Serbskiej już bez jego udziału ma bliżej na razie do czwartej rundy. Żurawski. Żurawski. Teli, jeszcze Maciej Żurawski. Trzeba teraz dobrze dograć piłkę do Boguskiego czy też Pawła Brożka. Tak się nie stało. Piotr Brożek. Piotr Brożek. Paweł Brożek powstrzymany tam przez dobrą interwencję Raszada Farada Sadygowa. Sobolewski. Żurawski. Małecki. Przy nim Abbasow. Za mało tych sytuacji, za mało strzałów, za mało okazji do zdobycia goli. Ma dzisiaj Wisła, by o czymkolwiek tutaj jeszcze marzyć. No słusznie zwróciłeś uwagę, no nie mieliśmy praktycznie żadnego strzału. Uwaga! Tutaj teraz pocelował Paweł Brożek, ale obok. Nie mieliśmy żadnego strzału z dystansu chyba w wykonaniu zawodników Wisły. Pędza zachęca Farada Walijewa do szybszego wznowienia gry. Bülent Tildirim grożąc mu żółtą kartką. 68. minuta. Junior Diaz
Sobolewski, może on teraz pociągnie zespół, ale czy może, czy da radę, czy fizycznie jest przygotowany na to? Nie. Strata, też nikt nie pomógł teraz Sobolewskiemu. No to jest największa bolączka. Ismailow jest szybki. Niesamowicie szybki. Ismailow! Będziemy tutaj z piłką, bieg z piłką, Piotrek Wlożek nie dał mu rady. Mimo, że nie należy, jak wspomniałem wcześniej, do najwolniejszych zawodników. Mafran, Ismailow, to żądło po prawej stronie, które kuło już porta down. Ale widać, jak Piotrek się ustawia, że on nie ma nawyku bronienia. No a ewidentnie, no zwolnił w momencie, kiedy on powinien przyspieszyć, żeby stanąć na drodze temu zawodnikowi. Żurawski, Ismailow. Abbasow. Adamia, wraca Wil, to też ta zmiana jak na razie dużo Wiśle, jeżeli chodzi o grę środka pola. Absolutnie nie. Nie dała. Rzeczywiście, być może słusznie trener Karpeczak zauważył, że Czarek Wilk no, nie wygląda najlepiej, bo też tak wygląda, że nie jest w najwyższej dyspozycji. Widzimy, przecież zaledwie no, nie wiem, 20 parę minut jest na boisku, a człapie po boisku, można zwróć powiedzieć. Uwagę, teraz Adamia był sam, 4-5 zawodników Wisły tak. I jest rzut wolny w bardzo groźnej pozycji. No tutaj... Wiedząc o tym, co potrafi Rashad Farad Sadygow, no a może i ktoś jeszcze, no decyzja o faulu w takim miejscu, to może być samobójstwo. 70 minuta. Wszystkie bramki dla Azerów padły w momencie, kiedy mieliśmy większą ilość zawodników niż drużyna atakująca przy bronieniu. Wyczerpani są i fizycznie, i na pewno też psychicznie, tym upałem, tym wynikiem, swoją formą, swoim przygotowaniem fizycznym, piłkarskim, dzisiejszą dyspozycją. Wiślacy. A jeszcze 20 minut przed nami, to będzie te 20 minut pod tym względem najtrudniejsze. Dół psychiczny, który chyba najbardziej męczy, potęguje zmęczenie. No i kto? Terminator, czy też Agoli i Milan Jovanić. 5 zawodników w wiślackim murze. Chyba Agoli. Krótko to rozegra Rashad Farad Sadygow. Agoli. Dobre wyjście teraz z muru Cezarego Wilka. Jeszcze Ismailow Diaz. Rashad Farad Sadygow. Paweł Brożek. On ma więcej sił. On powinien tutaj napędzać tę akcję Wisły razem z Cezarem Wilkiem. Oni zostali wprowadzeni dopiero po przerwie. Adamia, Sadygow, dobrze, teraz powalczył Radosław Sobolewski, Paweł Brożek wyciągnął jednego ze stoperów, Patryk Małecki znów biegowo lepiej przygotowany jest Miedwiediew. Tak, Patryk też nie należy wolnych zawodników, ale no być może tamten jest szybszy, bo to może być świetnie przygotowany Patryk, a ktoś jest szybszy. Nie no wygląda to... mi Miedwiediew na specjalnie no właśnie, zmęczonego jak... tak, z tego bliższego ujęcia. Absolutnie tak. No tutaj no, trzeba pamiętać, że ta powrotna piłka zawsze zagrana, to jest ryzyko, że gość na spalonym będzie, bo z reguły drużyna wychodzi broniąca. Ćwiczone wczoraj na treningu, rzuty karne, wiele serii, więcej tych piłek wpadało do siatki Jovanicza czy też Mariusza Pawełka, bo on w tym treningu strzeleckim uczestniczył. Były nadzieje tutaj na 1-0, na ewentualny konkurs rzutów karnych, ale dosyć szybko okazało się, iż takiej możliwości nie będzie. Ismailow w taki prosty sposób grają Azerowie, ale to przynosi oczekiwane efekty. Dwóch teraz piłkarzy po błędzie. Piotra Brożka po raz kolejny. Nie, Cikosz. To Cikosz, przepraszam. Tak. Wyłożył tę piłkę. Na szczęście Wisły nie potrafili z tego skorzystać piłkarze z Azerbejdżanu. No, Paweł Brożek. Paweł trochę nabrał ochoty do grania po zdobyciu bramki na pewno. Szuka gry. Wycofuje się, ucieka. Na prostopadłe piłki wychodzi. Próbuje uciekać obrońcą. Agoli. Rashad Sadygow. Nie było tutaj nikogo z graczy w czarnych strojach. No widzimy tutaj koszulki
Galatasaray. Mówiliśmy tu o tych związkach klubu w miejscowości Agdam z Turcją. Sędzia dzisiaj z Turcji nie musiał nawet tak Karabachowi pomagać. Niepotrzebnie Patryk Małecki. No tutaj nic to nie dawało. Nawet przy wrzucie z autu można było podejść bliżej i spróbować zamknąć, nie wypuścić drużyny z własnej strefy. No właśnie. Żółta kartka. No jest paru takich piłkarzy, którzy często lubią sobie porozmawiać z arbitrami, dostają kartki. Wczoraj Sławomir Peszko, Patryk Małecki. Podobno powiedziałbym charakterystyka. Tak, dokładnie. I to nie piłkarska, tylko bardziej właśnie charakteru tych dwóch zawodników, tak, którzy mają być przyszłością naszej piłki, ale na tym trzeba pracować już teraz. Właśnie, trzeba bardzo pracować, żeby ta energia była w odpowiednim kierunku wykorzystana. Patryk pokazywał, że niesłusznie sędzia gwiznął, bo atakował barkiem, a tak de facto zawodnik tamten chronił sobie piłkę i to było zagranie raczej w plecy niż w bark. Po prostu było niepotrzebne zagranie i tyle. 75. minuta. Karabach, Wisła. 3-1 w dumeczu. Azerowie prowadzą 4-1. Nie zdąży Patryk Małecki. Ja już sobie wyobrażam, jak tam pan Cupiał siedzi na trybunach, bo wiem, jak przeżywa. No, każdą, najmniejszą jakąś porażkę, nawet z Barceloną czy z kimś innym, a co dopiero tutaj, jak go musi to boleć. I to nie jest przypadkowa porażka. Ismailow. Kadirov wyprzedzony przez Diaza. Faul Boguskiego na Abbasowie. Natomiast kibice Wisły mają szczęście, nie ma ich za wielu, tyle tylko 20 parę osób w samolocie się załapało. 20 parę osób. A reszta przed telewizorem. Jak państwo? Ma kolejny przykry wieczór z europejskimi pucharami. Aż strach myśleć, co będzie też w Salonikach dzisiaj i co wydarzy się w Wiedniu. Lech Poznań. Jedynym klubem, który zagra w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy. I czy powtórzy się poprzedni rok? Że od września będziemy kibicować i oglądać innych w następcy Pucharu UEFA. No niestety, o Lidze Mistrzów nie wspominając, bo to jest jakby norma w ostatnich kilkunastu latach. Niestety takiego scenariusza musimy się spodziewać. Paweł Brożek z prawej strony, Żurawski, jeszcze szerzej ustawiony Boguski. Żurawski, Cikosz, Boguski, Cikosz, Kowalski, Małecki. Ale właśnie to mówiliśmy wcześniej, też nie miał nikogo, nikt nie podszedł do tego, żeby mógł zagrać kletę. I takim prostym środkiem, no widzimy, jak to robią właśnie Azerowie. Teraz co prawda nie odegrał z pierwszej piłki. Adamia z lewej strony wolna, jest tam przestrzeń do podania do Rubisa i tam trafia właśnie piłka. Andrzej Rubis do środka. Diaz. Nie, z jaką łatwością. To było do przewidzenia od dobrych kilku sekund. Tak, komentuje ta piłka. Tak. Jakby obrońca Wisły to wiedział, dokładnie, ale nie zareagował. Nie był w stanie zareagować. Adamia. Ismailow. No jakby na innym paliwie, może tym z Baku, no tak. Faktycznie gra dzisiaj zespół Karabachu. I będzie tutaj jeszcze wizyta na tym stadionie za 2 tygodnie, może za 3, a jutro emocje związane z losowaniem. Rok temu lepsze okazało się Twente. 3-1 w Enschede, 0-0 w rewanżu, a więc to też honorowo można powiedzieć pożegnali się, że tak. Zespół, który walczył o Ligę Mistrzów w tamtym sezonie, a w tej Lidze Mistrzów Twente zagra w bieżących rozgrywkach. Na pewno nie oni tutaj wystąpili w roli kelnerów, jeśli chodzi o ten dwumecz. Piotr Brożek,
Małecki. Paweł Brożek. Dokładnie do Cezarego Wilka i teraz odwizdane tutaj przewinienie przez Bülent Yildirim'a, tak więc ta piłka nie dotarła do Cezarego Wilka. Lech przeszedł do historii jako pierwszy zespół, który przegrał z klubem z Azerbejdżanu, ale go wyeliminował. Wisła przejdzie do historii jako pierwszy polski klub, który nie sprostał 11 właśnie z tego państwa. A kiedyś Hutnik 9-0 z Hazwi Bukowna, Widzew 8-0 z Nefci Baku, Lech 4-1 z Hazarem, ŁKS Kapazem Gandzia 4-1, a teraz... Całe szczęście, że już no po prostu szukają tej bramki dla siebie Azerowie. Całkiem wolny był niedaleko, prawie na linii 16 partner Rashida i nie zdecydował mu się podać piłkę. A teraz to polski klub przegrywa w dwumeczu 1-4 z drużyną z Karabachu. Patryk Małecki już poza boiskiem, Wojciech Łobodziński na placu gry. Uczestnik finałów Mistrzostw Świata Andrasz Kirby jest za słaby na tą samą Wisłę? Nie rozumiem. Tego akurat nie rozumiem, bo Małecki wszystko mu można zarzucić, ale nie to, że nie walczy, nie próbuje. Adamia Rubis, Jovanicz po uderzeniu piłki głową przez Nadirowa. Można było Małeckiego przesunąć na miejsce Rafała, być może Boguskiego, a wpuścić Andrasza Kirma mimo wszystko. Adamia. To jest dołowanie zawodnika trochę, bo zawodnik no, dziwi się. W takiej drużynie ja nie mam możliwości grania jako uczestnik Mistrzostw Świata. Nawet takie zmiany, które wchodził, czy z szablami w meczu rewanżowym, czy pierwszym meczu, no gdzieś tą grę w bocznych sektorach boiska lepiej czy gorzej, ale rozruszał Andrasz Kirma. Ismailow. Gra tak, jak byłby to początek meczu cały czas, prawo skrzydłowy Karabachu. Kowalski. Mówi się, bardzo dobry zawodnik, naprawdę bardzo dobry zawodnik. No ale widać, nasz scouting tam nie dociera, no poza tym też dobre pieniądze płacone, chociaż nie tak dobre pewnie jak w Interze Baku tutaj. W Agdamie jest Maciej Żurawski, dobra sytuacja na prawą nogę Żurawski, ale w środek. Tak, no nie miał gdzie uderzyć za bardzo chyba Maciek. Problem jest w tym, że Maciek rzadko uderza lewą nogą i w takich sytuacjach. Bo tu można było pokusić się o strzał od razu z lewej. No, czy nie mógł poszukać takiego po długim próbować właśnie. Piłkę. Nawet dołem fajnie by było. Lekko przysłonięty bramkarz by był. Chyba oszczędzi nam tę nieprzyjemność oglądania Ima Mamyliewa w tym spotkaniu trener Gurban Gurbanow. Aslan Kerimov wejdzie na boisko, rekordzista, jeżeli chodzi o występy w reprezentacji Azerbejdżanu. Już się z kadrą pożegnał, ponad 70 występów w tym zespole. Będzie miał też on tę radość i satysfakcję z przebywania na boisku i przy awansie do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy. Powtórki z meczu z Realem Saragosa nie było i raczej nie zanosi się na to, aby coś mogło się tu w ostatnich 10 minutach zmienić. Trochę mi się tak no, źle patrzy na to, jak Maciek Żurawski miał kłopoty techniczne z prostymi piłkami, złych wyborów dokonuje, jeśli chodzi o przyjęcie tej piłki. Nie przyzwyczaił nas do tego. Wrócił Maciej Żurawski, wrócił Artur Wichniarek. To są wzmocnienia Wisły, gdyby oni jeszcze byli potrzebni w piłce zachodnioeuropejskiej, na pewno by tam zostali. Na naszą ligę może to wystarczy, ale na przeciętne kluby europejskie, czy też azjatyckie, bo jesteśmy przecież tak na dobrą sprawę w Azji, to jest jednak za mało. Za mało. No i też problem przygotowania w większości tych zespołów, bo piłkarsko-fizycznie podobała się nam Jagiellonia, mimo porażki z Arisem Saloniki, ani Lech, ani Wisła fizycznie w tych meczach
dobrze nie wyglądały, niestety. A tu widzimy, no, Azerowie zaczynają ligę tak samo jak my, więc nie narzekają, że jeszcze nie grają, że brakuje. Ja pamiętam czasy, kiedy, nie wiem, w trzeciej kolejce wiosny, czy w czwartej, czy no, powiedzmy piątej, już narzekali trenerzy, że gramy co trzy dni, czyli to jest za często. Ja w ogóle się dziwię, zawodnicy często powtarzają, no przecież lepiej jest grać niż trenować, no zdecydowanie. Zupełnie nieudana, niepotrzebna, nieprzemyślana szarża Wojciecha Łabozińskiego. Faul Cezarego Wilka. Staram się znaleźć jakieś pozytywy dzisiaj personalne, ale brak. Niestety. Takie zagranie jak to Czarka, no, świadczy o słabości. Kerimow, Rashad Farad, Sadygot, naciskany przez Pawła Proszka, dobry teraz, brawo, ale kto tam pójdzie lewą stroną, jest Rafał Boguski, musi poszukać Proszka, to wszystko za lekko, za słabo, bez siły, bez przekonania i bez efektu. No tak się nie da grać w piłkę, nawet na takim poziomie, trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. No pewnie Paweł gra dopiero w drugiej połowie, ale no, kilka razy pokazał, że jednak błędem było go zostawienie na ławce. Za dużo tych personalnych błędów, bo błąd z Bunozą, który też kompletnie nie sprawdził się w pierwszym meczu. Czerwona kartka, przesunięcie przez to Piotra Broszka do linii defensywnej, co też jakby wytrąciło ten zespół z tej równowagi, którą miał z Piotrem Broszkiem na lewej stronie. Wystawianie dwukrotnie Palicza też to jest nieporozumienie. Teraz Andrzej Syrubis, trzech piłkarzy w polu karnym i jest szansa na gol. Kolejny dla drużyny Karabachu, Wugar Nadirow, ten, który Nadirow skarcił tutaj, nas Nadirow w Krakowie. Fatalnie uderzył tą piłkę, no ale widzieliśmy jakie zagranie, znowu z siatką między nogami, czyli między nogami Erika. Widzimy tutaj Erika Cikosza, bardzo dokładne dośrodkowanie, naprawdę tutaj Rubins pokazał, że dosyć dobrą ma tą lewą nogę. I mogło się to wszystko zakończyć czwartą bramką. Bardzo podobne te sytuacje do tego pierwszego meczu, gdzie też w ostatnim kwadransie te korytarze w bocznych sektorach boiska były otwarte dla graczy Karabachu. Łobodziński. To też jest cień zawodnika, który przecież kiedyś grywał w reprezentacji Polski, zdobywał Mistrzostwo Polski, był pierwszym prawoskrzydłowym u Leo Benhakera przez czas jakiś. Dzisiaj Wojciech Łobodziński, zarabiający po Łukaszu Gargule najwięcej Wiśle Kraków. Musimy pamiętać, że Wojtek przyszedł do Wisły już w momencie, kiedy zdecydowana obniżka formy była, a czekano na to, żeby był za darmo. Jednak lepiej było dać te pieniądze wcześniej Zagłębiu Lubin i wziąć chłopaka, który był jeszcze na dorobku być może i chciał grać. No, teraz jest może zbyt syty. Na spalonym Wugar Nadirow. Widzieliśmy jednego z kibiców Karabachu. Wielkie oczy robił, ale to my powinniśmy zrobić. Wielkie oczy, no niestety jest. Jest. Imam Alijew. Jest. Będziemy świadkami wejść jakiejś sytuacji. Nie dla jednej, to dla drugiej strony. Emin Imam Alijew, 29 lat, 46 meczów w reprezentacji Azerbejdżanu. Od 2008 roku piłkarz FK Karabach, wcześniej FK Baku, Inter Baku i Szafa Baku. Cała kariera dotychczas związana z klubami z Baku, dopiero teraz przeprowadzka do Górnego Karabachu, ale gramy dzisiaj w stolicy Azerbejdżanu. 4 minuty jeszcze tego pogromu Wisły Kraków. Tej niespodziewanej, nieoczekiwanej porażki z trzecim zespołem Ligi Azerbejdżanu. I znów brakuje punktów do tego rankingu, bo no też trzeba o tym myśleć, co będzie w przyszłości. Już jesteśmy gorsi w tym sezonie niż Azerowie, Gruzini, piłkarze z Czarnogóry, z Finlandii. Białoruś depcze nam po piętach, jeżeli chodzi o ten ranking. Niedawno byliśmy na 15 miejscu, teraz 25, 26. A co będzie dalej? Bo tych punktów nikt nie zdobywa, jak na razie. A najwięcej o dziwo ruch. Tak. W tym sezonie, z tych zespołów, które A tak naprawdę żadny mecz nawet na punkt nie zasłużył.
świadczy teraz o jakości polskiej klubowej piłki. Maciej Żurawski, jeszcze Boguski, gol! 88 minuta, Rafał Boguski, Karabach, Wisła 3-2. Wizualnie dużo lepiej to wygląda, ale znowu tam Paweł Brożek bardzo ładnie do Maćka Żurawskiego zmusił do ślizgu tym podaniem. Tutaj no również ślizgiem. Czasami jest dobrze, jak piłkę nieczysto trafisz, wtedy również obrońcy się nie spodziewają bramkarzy. To jest też wynik rozluźnienia zespołu Karabachu i w grze obronnej, także w ataku, bo przecież tylu sytuacji nie wykorzystali w tych drugich 45 minutach podopieczni Gurbanowa. Tak więc jest kosmetyka tego wyniku. Nie wygląda to już tak tragicznie, natomiast tylko jeżeli chodzi o arytmetykę i 0-1-2-3, ale to jest tylko zaciemnienie tego obrazu, który pozostawiła Wisła po tych dwóch spotkaniach z piłkarzami z Agdamu. Bardzo ciekawie, gdyby teraz Wisła strzeliła trzecią bramkę. Piotr Brożek. No, też na pewno już gospodarze zachowają więcej koncentracji w tych ostatnich dwóch, trzech, może czterech minutach. Za chwilę dowiemy się, ile doliczy Bülent Yildirim. Piotr Brożek. Żurawski. Za bardzo nie powalczył teraz Żuraw o tę piłkę. Ismailow. Dobre wyprzedzenie teraz Mateusza Kowalskiego. Boguski. Jest z prawej strony Łobodziński. Łobodziński! Dobre wyjście Farada Belijewa, a już tam czekał na dostawienie nogi Paweł Brożek. Taka dobra wysokość dla bramkarza tego dośrodkowania. Bez problemu przechwycił, przeciął, lotił. Trzy minuty. Dłużej trwać będzie pożegnanie Wisły z europejskimi pucharami. Chciałbym to odszczekać, Andrzej, nie powiem, ale obym miał taką możliwość. Tak jest. Łobodziński. Trzeba tutaj zdecydowanie poprawić skuteczność, celność podań, także tych ostatnich strzałów. Jeszcze po dośrodkowaniu Łobodzińskiego i główce Cezarego Wilka. Ja tam nie dostrzegłem jakiegoś kontaktu z którymś z piłkarzy z Azerbejdżanu i nie będzie rzutu. Nie. Tak się przez moment wydawało, że ktoś tam zmierzał w kierunku narożnika boiska. Nie była to wygodna sytuacja do strzału. Mógł Czarek jeszcze przedłużyć, próbować w pole karne w kierunku innych zawodników Wisły ustawionych. Boguski. Sadygow. No teraz brzydkie zachowanie Raszada Sadygowa, który chciał tam podciąć atakującego go Wiślaka. Imam Alijew szukał tutaj szeroko ustawionego Ismailowa. Ismailow. Powalczy z nim teraz Boguski, ale spokojnie blokuje piłkę Ismailow i podszedł tutaj pod faul. Wywalczył jeszcze rzut wolny dla swojego zespołu. Młodość, ale też pomysłowość. Taka boiskowa inteligencja, spryt. No i znów kilkanaście sekund zaoszczędzonych przez Karabach, żeby tutaj też nie było jakiegoś niebezpieczeństwa nagle w końcówce tego spotkania. Raszat Sadygow, Junior Diaz i zatrzymany Imam Alijew. Rzut rożny dla zespołu, który zobaczymy w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy. I nie będzie to wymarzony przeciwnik dla wielu klubów, nawet tych mocniejszych rozstawionych, nie tylko ze względu na klimat. Naprawdę pokazali tutaj, że w tym meczu naprawdę byli drużyną lepszą po prostu od Białej Gwiazdy. Żurawski. Już trwa to ostatnie 60 sekund tej krótkiej pucharowej przygody Wisły w tym sezonie. To jest przykład bezradności, brak obliczenia lotu piłki przez Wojtka Łobodzińskiego. Raszat Farad Sadygow. Wojtek zobaczył przeciwnika i od razu odskoczył. On już nie próbował nawet powalczyć o tą piłkę. Cezary Wilk.
Jeszcze próba tutaj wstrzelenia piłki przez Łobozińskiego, ale też nie jest to dzisiaj dobra zmiana. Łobo. No zobaczymy, czy jeszcze wznowi grę zespół Karabachu po tej wymuszonej przerwie. Jakiś uraz tutaj jednego zawodników Gurbanowa i na pewno po wznowieniu gry, kiedy piłkarz Zagdamu opuści boisko, ten mecz się zakończy. No przykra jest ta krótka przygoda polskich klubów z Ligą Europy. Wicemistrzowie Polski poradzili sobie z półamatorami z Szabli dosyć łatwo, ale już zespół lepiej zorganizowany piłkarsko postawił za wysokie wymagania dla drużyny Henryka Kasperczaka. Mimo powrotu Żurawskiego, brak dobrego środkowego obrońcy, Chavez ściągnięty za późno, łatanie tutaj dziur Kowalskim, kontuzja Klebera, przesuwanie Diaza na środek defensywy. No i też katastrofalna postawa środka pola, bo też trzeba dzisiaj powiedzieć, że ani Sobolewski, ani Irsak tej drużynie nie pomogli. Brak skuteczności Macieja Żurawskiego poza meczem z Litwinami. Paweł Brożek dzisiaj na ławce rezerwowych. Za dużo tych słabych punktów, za dużo błędów personalnych, taktycznych, a także być może, jeżeli chodzi o przygotowanie drużyny z Reymonta do nowego sezonu. Tak naprawdę to Wisła mogła pokonać tutaj 6 a 0, ale chyba musiałaby być optymalnie przygotowana i optymalnie zestawiona. Wtedy być może to by się udało. Wielka radość 30-tysięcznej widowni w Baku. Azerbejdżan ma jeden zespół w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy. My też ten zespół mamy, ale to nie jest Wisła Kraków, która po raz kolejny w katastrofalnym stylu żegna się z Europą. To jest drużyna Lecha, która tak, przegrała dwa mecze, a gra w europejskich pucharach dalej. Nie po awansie, a po wypadnięciu, po spadku. Bardziej to wszystko zawdzięczamy reformie Michela Platiniego niż naszym piłkarskim umiejętnościom. Może trochę ciszej na tą trumną, bo Wisła dzisiaj nie sprostała zadaniu. To zadanie było dosyć proste. Wygrać dzisiaj w Baku. 7 minut pierwszej połowy. Najpierw centra do Ismailowa, potem Ismailow podaje do Alijewa. Fatalne błędy formacji obronnej Diaza, Mateusza Kowalskiego, a potem przeszła ta piłka przez środek do Raszada Sadygowa i do przerwy. W ciągu 7 minut straciła drużyna Białej Gwiazdy 3 bramki. Paweł Brożek dał ten promyk nadziei na lepsze nastroje, ale to była tylko jedna bramka Pawła Brożka dzisiaj i później Rafał Boguski już w 88 minucie na otarcie łez, ale one będą płynąć w Krakowie. Oj, i to jeszcze bardzo długo. Tak, i to szerokim ciurkiem, że tak powiem, bo naprawdę, no niestety, no naprawdę po tamtym czwartku, ubiegłym czwartku mieliśmy potężnego kaca i tutaj niestety tym czwartkiem go nie wyleczymy. Drodzy Państwo, biją nas Azerowie, biją nas piłkarze z Estonii. Co będzie dalej? Dziękujemy bardzo. Andrzej Iwan. Bożedar Iwanow. Halo Studio. İdmanın bütün sahelerinde, böylece de futbolda inkişaf göz kabağındadır. Bu ise ister istemez ülkemizde idmana yine de kaydedirem, yine de hatırladırım. İdmana devlet seviyesinde, ülke başçısı seviyesinde Cenab-ı Prezident İlham Əliyevin dikkat ve kaygısı sayesinde kazanılan uğurların növbətçisidir. Yine de bu qələbə münasibetiyle tüm tamaşaçılara, hamınızı, bütün futbol severleri tebrik ederim, hörmətli tamaşaçılar. Bugün Tofiq Bəhrəmovda Respublika Stadionunda Azərbaycan futbolunun növbəti bir uğurunun, növbəti bir qələbəsinin şahidi olduq. Hətta gördüyünüz kimi təkcə Azərbaycanlı azarkeşlər deyil, eləcə də ölkəmizdə top qovan, oynayan müxtəlif əcnəbi legionerlər, əcnəbi vətəndaşlar da Qarabağın Azərbaycan futbolunun bu növbəti uğuruna şahidlik etdilər. Biz isə yenidən vurulan qolları izləyirik. Komandamızın vurduğu bu gözəl qollar yenidən ekranlarınıza gəlir. Əfran İsmailovun başla qolu, Rauf Əliyevin başla vurduğu gözəl qol, eləcə də Rəşad Sadiqovun bu qolu Qarabağa uğur gətirən qollar oldu. Poşallar ikinci hissədə
hesap arasındaki farkı minimuma indirebilseler de bundan artırını edebilmediler ve Qarabağ Anadolu yarışlarının playoff mərhələsine vəsfə kazandı. Hörmətli tamaşaçılar, qeyd edək ki, Qarabağın rəqibinə artık sabah İsveçrədə keçiriləcək püskürtmə mərasimindən sonra aydınlar gələcək. Bugünkü reportajımızı isə sona çatdırırıq. Reportajın rejissoru Vali Əhmədov idi və görüşü Rəşad Rafiqoğlu şərhətdi. Sağ olun, gələn görüşlər edək. Bu kartını eşk olsun! Bu kartını eşk olsun!